Witam Cię serdecznie, Wojciech Orzechowski i zapraszam na webinar religijny Bliżej Boga Być. A właściwie to z tej strony mam tam monitor i to wszystko odwrotnie widać. Chciałbym powiedzieć, że jesteśmy zwykłymi ludźmi, którzy przychodzą właśnie tu teraz po to, żeby dzielić się swoimi doświadczeniami. Po to, żeby opowiadać jak bardzo ważna jest relacja z Jezusem w życiu każdego człowieka. My to wiemy, doświadczamy tego na co dzień. I dzisiaj chcemy o tym rozmawiać. Jeżeli oglądałeś, jeżeli oglądałaś webinary w przeszłości, które organizowaliśmy, bo to no ok, ja tu skupiam naszych przyjaciół, ściągam, ale tak naprawdę, bez całej masy ludzi, no ten webinar nie odbyłby się, bo są przyjaciele, którzy również ze mną dzielą się tymi wszystkimi doświadczeniami ale wokół też jest cała ekipa telewizyjna, no i to jest ekipa Nadzieja TV z Arkiem Piętką na czele, także dziękujemy Wam serdecznie za to, że tutaj jesteście i pomagacie nam, no bo bez Was nic by się nie odbyło. No i chciałbym powiedzieć, że właściwie to z tych profesjonalistów, no to właśnie jest ekipa. My to zwykli szali, szarzy lu ludzie, którzy przychodzą i którzy chcą opowiadać o Jezusie. Ja pamiętam jak Apostołowie kiedyś zostali postawieni przed Radą Najwyższą, przed Faryzeuszami. No i oni ich napiętnowali, żeby nie głosili w świątyni o Jezusie, aby nie mówili o tym, jakich wspaniałych rzeczy z Jezusem doświadczyli i jak ważny jest Jezus. A wtedy jeden z apostołów odpowiedział: My nie możemy nie mówić o Jezusie. Jeżeli nie będziemy mówić, to kamienie za nas będą krzyczeć. No i to jest niesamowite, każdy z nas ma swoje życie, każdy jest zabiegany. Każdy ma jakieś zajęcia, obowiązki, rodzinę, zainteresowania, a jednak zostawiamy to na chwilę, po to, żeby tu być i opowiadać, jak ważne, jak ważnym Jezus jest w naszym życiu. Dotychczas te webinary wyglądały tak, że siedzieliśmy wszyscy tutaj na scenie, następnie przechodziliśmy przed kamerę, opowiadaliśmy to, co mamy do powiedzenia, też cała masa doświadczeń, a potem każdy z nas siadał. I i dyskutowaliśmy. Dzisiaj ten webinar będzie wyglądał inaczej, bo chcemy dać Wam samo mięso, jak to się mówi. To jest w takim naszym żargonie webinarowym. Dokładnie to, co Was interesuje. Nie będzie dzisiaj dyskusji, nie będziemy podrzucać różnego rodzaju tematów, ale każdy z nas opowie to, co jest najważniejsze: to, co Jezus zmienił w naszym życiu, albo to, co zachęciło nas samych do tego, abyśmy z Jezusem byli i trwali z nim w więzi. Wierzymy, że niebawem powróci na Ziemię, wierzymy, że jest dla nas przygotowane miejsce w niebie. I że Jezus nas tam zabierze, że będziemy z Nim. E, oczywiście, czy to będzie w niebie, czy to będzie na ziemi, bo to pewnie i sam z nas różnego rodzaju interpretacje, na ten temat nie dyskutujemy. Nie dyskutujemy na tematy teologiczne, dogmatyczne, chociaż, ponieważ jest to ściśle związane z naszymi doświadczeniami, to pewne elementy mogą się podczas wystąpień przewinąć. Natomiast nie dyskutujemy. To, co dla nas jest najważniejsze, to jest być blisko Boga. Nawet na ten temat powstała książka, w której ja sam swoje doświadczenia spisałem. No i oczywiście jest kanał na Facebooku Bliżej Boga Być, na którym dzielimy się też naszymi doświadczeniami, a także dzielimy się codzienną dawką treści pochodzących z Pisma Świętego, które motywują nas do tego, żeby sobie w życiu radzić z różnymi problemami. Wierzymy, że ta łączność z Jezusem sprawia, że jest nam tutaj łatwiej, że mamy tą opiekę Bożą, że Bóg nas wychowuje. Nie zawsze to życie nasze musi być usłane różami, i nie zawsze musi być łatwo. Ja sam w swoim życiu mogę opowiedzieć całą masę historii, która pokazuje, że to nie zawsze mi było dobrze, że były dni płaczu, że były dni takie, w których nie miałem co do garnka włożyć. Niemniej jednak, zawsze w takich sytuacjach yy, otuchy dodawała mi myśl, że Jezus jest ze mną i on mnie wspiera. I dzisiaj dzielę się tą wiedzą. Dzisiaj wiem, że Jezus może być rozwiązaniem w Twoim życiu. Że relacja z Nim sprawia, że może Ci być łatwiej, i że możesz na niego liczyć. To jest wiesz, to jest tak jak z dzieckiem, które przychodzi do domu. Dziecko ma jakieś oczekiwania. Tata jest w kuchni. Nawzajem się nie widzą, ale słyszą. Dziecko mówi do taty, tato. Czy zrobisz dla mnie to i to, na przykład? Czy tato dzisiaj pojedziemy na przykład do kolegi, żeby go odwiedzić? A tata z kuchni odzywa się? Oczywiście, możemy jechać. Czy dziecko musi wiedzieć, że tata istnieje? Czy musi go widzieć, żeby wiedzieć, że, że, że tata istnieje? Oczywiście, że nie. I my w naszym życiu też tak do tego podchodzimy, że wierzymy, że Bóg jest. Że jest wszechmogący, że nas stworzył, że ma wpływ na to, co się tutaj dzieje, i też ma wpływ na to, że może obdarzyć nas błogosławieństwem, albo może to błogosławieństwo zabrać, że może nam pomóc, ale że może też nas wychowywać przez różne doświadczenia. I my się z tym godzimy i w ogóle um, idziemy tą ścieżką przez życie, wierząc, że Bóg może nam pomóc. Dzisiaj doświadczeniami będzie się dzieliło oprócz mnie osiem um, osób. Jest to Mariusz Majkowski, Jessica Kubów, Marcin, mąż Jessiki, Jerzy Góralewski, Grażyna Szambelan, Łukasz Romanowski i Norbert Solski. Żeby zebrać tych wszystkich ludzi, którzy pochodzą z różnych części Polski, nie było łatwo. Pamiętam miesiąc czy półtora miesiąca temu też wyznaczyliśmy termin, żeby zorganizować podobny webinar. Ale wtedy nie udało nam się wszystkich zachęcić. Może pukałem nie do tych drzwi, ale akurat z tej listy wszyscy przyjęli zaproszenie i dzisiaj jesteśmy. Jeżeli poprzednio oczekiwałeś na webinar i zawiodłem Cię, to tylko i wyłącznie jest to moja wina, bo może czegoś nie doorganizowałem. I nie dopilnowałem. Natomiast Nadzieja TV razem z Arkiem i całym zespołem była w gotowości, czekała. Ja tylko przepraszam wszystkich widzów, którzy czekali, a jednak zawiedliśmy. Nie zawsze tak jest, jakbyśmy chcieli. A diabeł robi wszystko, żeby nas zniechęcić. Żebyśmy nie mówili o Jezusie, żebyśmy nie opowiadali o nim, żebyśmy nie dzielili się tą radością. A dzisiaj jest inaczej. Dzisiaj jest tak, że mocno zmotywowaliśmy się i. Jeżeli tylko wytrwasz, wysłuchasz całą masę doświadczeń, które dowodzą na to, że Bóg jest, że nas wspiera, że nawet możemy się spodziewać niesamowitych cudów w naszym życiu. Po moim wystąpieniu, a ja za chwileczkę podzielę się króciutko dwoma swoimi doświadczeniami, które cały czas przypominają mi o tym, że Bóg jest i że mnie wspiera. Osoby, które wymieniłem, będą wchodziły tutaj w kolejności, ja już nie będę. W... Wcześniej tutaj wchodzi, żeby zapowiadać, każdy przedstawi się sam, opowie coś o sobie i powie doświadczenie. To właśnie doświadczenie, które dowodzi na to, że każdy może liczyć na pomoc Bożą i że te cuda w życiu naszym są i istnieją. Ja tylko powiem, że bardzo często liczymy na bardzo spektakularne cuda, ale my niekoniecznie o takich będziemy mówić, bo Niektórzy mówią, że jak ktoś nie zmartwychwstał albo nie został uleczony z jakiejś choroby, no to żaden cud. A my wręcz przeciwnie, dzielimy się od tych najmniejszych po te oczywiście największe. I chcemy, żebyś ty też wiedział, że ta relacja z Jezusem jest najważniejsza, a dzięki temu i twoje życie może się zmieniać i też sam możesz doświadczać cudów, chociaż pewnie wśród oglądających też są takie osoby, które nieraz doznały dotyku ręki Bożej. No i być może kiedyś będzie możliwość, abyśmy się spotkali i także abyś Ty nam opowiedział o tych cudach. Każdy dzisiaj, kto jest, otrzymuje webinar, tej, nie webinar, tylko audiobook. Audiobook tej książki mm, całkowicie bezpłatnie. Jeżeli wejdziesz na stronę internetową marzeniamamoc.pl powtórzę, bardzo łatwo zapamiętać, marzeniemamoc.pl, o już na dole ekranu się ten adres wyświetlił. Trafisz na audiobook i jest, wszystkie rozdziały są zarchiwizowane. Można ściągnąć jeden plik na komputer i rozpakować. Albo na telefon można sobie ściągać każdy plik oddzielnie. No i posłuchać. Są tam różnego rodzaju tematy, które poruszam. Są to moje przemyślenia. Niektóre może bardziej trafne, niektóre mniej, niemniej jednak zachęcam do tego, żeby słuchać w wolnej chwili, jeździsz samochodem, tramwajem. Odpoczywasz, można też zbudować się. No i czekam na feedback, czyli jeżeli będziesz chciał, napisz do mnie, podziel się swoją, mm, swoimi odczuciami, ale też może będziesz miał pytania, więc jak najbardziej zachęcamy. My te nasze webinary oczywiście nagrywamy, potem wrzucamy na YouTube'a, bo i na kanale mamy YouTube, możesz zajrzeć, obejrzeć poprzednie odcinki, i też budować się tymi wszystkimi mm, doświadczeniami. W ostatnim roku około pięćdziesięciu zarchiwizowanych doświadczeń mieliśmy i wrzucamy je na bieżąco, także bądź tam subskrybuj kanały, no i bądź informowany o tym. Że kiedy będzie jakieś następne nasze wydarzenie. Całość też wspiera nasza moja fundacja, Fundacja Lepszego Życia, gdzie projekt trzeci to jest taki projekt ewangelizacyjny. Jeżeli byś był zainteresowany wsparciem, to możesz przekazać dowolną sumę na konto naszej fundacji, Fundacja Lepszego życia na dole ekranu jest adres. No i my będziemy wspierać te działania ewangelizacyjne właśnie po to, żeby jak najwięcej ludzi dowiedziało się o Bogu i o Jezusie i o tym, że Jezus czeka również na ciebie. Równie dobrze możesz zakupić Pismo Święte, my z chęcią rozdamy, albo te książki, które też mogą trafiać w różnego rodzaju miejsca. To tyle z kwestii informacyjnych i takich organizacyjnych, a teraz już przechodzę do takiego swojego doświadczenia, które, którym chciałbym się podzielić. Po mnie wystąpi jeszcze osiem osób, a na końcu nasza prelegentka Grażyna, która też będzie podać swoje doświadczenie, zaśpiewa nam pieśń taką uwielbiającą no i będziemy mogli również wsłuchać się i modlić się przez to, bo ktoś powiedział, że kto śpiewa to dwa razy się modli, więc będzie taka możliwość. Ja chciałbym... Pamięcią sięgnąć do roku 2004. Był taki moment w moim życiu, że intensywnie grałem w piłkę nożną. Chodziliśmy na hale z ludźmi, z którymi pracowałem, i robiliśmy właśnie takie rozgrywki, gdzie też, które miały służyć. No temu, żebyśmy może byśmy się troszeczkę zmęczyli, dbaliśmy o swoje zdrowie. O kondycji oczywiście cały czas dbamy, ale wtedy szczególnie stawialiśmy na piłkę nożną. Znaczy dzisiaj, tak z perspektywy czasu, no, to jest temat na czasie, bo gdzieś tam w tle właśnie widziałem dzisiaj, że Iran grał z, o, już nie pamiętam z kim, a dzisiaj jeszcze jeden bardzo ważny mecz jest, który się za chwilę rozpoczyna, ale tak z perspektywy czasu patrząc to no, słaby ze mnie znawca piłki nożnej, chociaż lubię, ale bardziej lubię dzisiaj patrzeć niż grać, bo jednak jest to sport dosyć kontuzyjny, co można było doświadczyć przez ostatnie doznania naszego piłkarza Glika, więc ja też taką kontuzję podobno miałem. Znaczy może nie dotyczącą Barku czy Obojczyka, ale rozgrywki wtedy robiliśmy w Stalowej Woli, pamiętam. Jeden z moich przyjaciół, Grzegorz, który nacierał na bramkę z całej siły, kopnął piłkę i chciał strzelić gola, a ja poświęciłem się i zasłoniłem się kolanem. Zasłoniłem się kolanem, tego kolana nie było tu widać. O, zasłoniłem się kolanem. I niestety moja prawa noga ucierpiała dosyć mocno. Na tyle mocno, że po trzech minutach już nie mogłem chodzić, nie mogłem zginać kolana. I przez bardzo długi czas utykałem. Moja żona mówiła: słuchaj, idź już do lekarza, bo coś na pewno złego się stało. No i w końcu po tygodniu mnie namówiła. Pojechałem do specjalisty ortopedy, do Niska. Pamiętam jak dzisiaj. Ja cały czas, gdy chodziłem, to czułem, że coś mam w tym kolanie, co mi to kanonu blokuje i mocno mnie boli. I ortopeda zrobił zdjęcie rentgenowskie, gdzie dokładnie opisał, proszę pana, tutaj. Na tym zdjęciu, jak pan widzi, jest uszkodzenie rzepki kolanowej. Tutaj widać dziurka była już zarasta, proszę zobaczyć. A tu w kolanie pływają szczątki kości. No i niestety, będzie potrzebny zabieg chirurgiczny. Będzie trzeba otworzyć tutaj cały ten staw pozbyć się tego co jest co zagraża pańskiemu kolanu zrobimy panu takie znieczulenie wewnątrz oponowe i zabieg będzie tam trwał około godziny no i później już pan wróci do zdrowia jak będzie pan chodził no ja mówię no to super ale tak troszeczkę się przeraziłem i zapytałem to znieczulenie, to na czym polega? No i ten doktor mi wyjaśnił, że zwija się pan w kłębek jak kotek, napręża pan kręgosłup, potem taka długa igła gdzieś tam jest wbijana, no i następuje znieczulenie, wstrzykiwany jest płyn i od pasa w dół jest pan znieczulony. O, rany, jak ja się tego wystraszyłem. Pamiętam, wróciłem do domu, od razu skontaktowałem się ze znajomą, która e, studiowała medycynę, i pytam się: Słuchaj, o co tu chodzi i z czym to się je. No i ona mi napisała, że to jest no, normalny zabieg, ale też nastraszyła mnie, że to różnie może z tym być, bo nie zawsze tak jest, że nie ma żadnych powikłań. No bo niechby pielęgniarka. Czy lekarz źle tą igłę wbił, albo gdyby się okazało, że organizm źle zareagował, czasami się zdarza, że kobiety, które rodzą w ten sposób się znieczulają, po to, żeby mieć mniejsze bóle. Natomiast ja stwierdziłem: o, rany, boję się, jest problem, i oczywiście co zrobiłem na kolana, mówię Panie Boże, słuchaj, tylko z Twoją pomocą mogę zwrócić, wrócić do zdrowia. I zacząłem się modlić. Lekarz wyznaczył mi termin na za dwa tygodnie, ponieważ wyjeżdżał na, wyjeżdżał na urlop, no i teraz nie mógł mnie zoperować. No, zapisałem w kalendarzu, a przez te dwa tygodnie usilnie zacząłem się modlić. Skorzystałem jeszcze wtedy z rad, z książki Leki z Bożej Apteki. Tam było napisane, żeby na takie stłuczenia stosować konkretne kompresy i do tego się zastosowałem. Pamiętam, wtedy zioła szwedzkie kupiłem i kupiłem jeszcze jakieś inne medykamenty. Stosowałem okłady, ale z całej siły gorąco modliłem się. Wiem, Panie Boże, ja nie jestem przygotowany na taką rzecz. Będzie to dla mnie trudne. Chciałbym, żebyś mi pomógł, chciałbym, żebyś mnie uratował. Chciałbym, żeby nie było tej operacji. Oczywiście, chcieć to jedno, różnie to w życiu człowieka mogłoby być, różne scenariusze mogłyby być. Ale wtedy pamiętam, Bóg odpowiedział. Ból minął po tygodniu. No i zastanawiałem się, co z tym dalej zrobić. Po dwóch tygodniach lekarz wrócił z urlopu. Ja pojechałem do niego i mówię mu: Proszę pana, wie pan, już mnie nic nie boli i myślę, że ten zabieg nie jest potrzebny. A lekarz mówi: Proszę pana, to niemożliwe, no bo sama kość się z siebie nie rozpuści. A więc coś jest nie tak. Poproszę pana, zrobimy panu. Badania. No i znowu zrobiliśmy badania. Pamiętam USG, Rentgen. Później on wziął te wyniki i mówi: No, faktycznie nie wiem, jak to jest możliwe, ale okazuje się, że ten zabieg nie jest potrzebny. No, jeżeli pan może chodzić, nie wiem, jak się to stało. Proszę, niech pan chodzi. Gdyby bóle nawróciły, powróciły, no to proszę w takim razie zgłosić się do mnie i będziemy kontynuować. Potem widziałem się z nim jeszcze. Rok później, jak urodziło się moje drugie dziecko, i byliśmy tam u niego w związku z bioderkami dziecka. I pytał mnie, co tam z moim kolanem. Ja mówię, Nie, wszystko w porządku. Oczywiście, można byłoby powiedzieć, no tak, stosowałeś zioła, stosowałeś leki jakieś, medykamenty. Niemniej jednak, lekarz powiedział, że jest to dla niego niecodzienna sytuacja. Lekarz powiedział, że takie rzeczy się nie zdarzają. Więc czy można byłoby to przypisać ziołom? W piśmie święty mamy wiele takich historii, gdzie um, czasami stosuje się różnego rodzaju um, lekarstwa, stosuje się różnego rodzaju zioła, i są te przykłady, które są podane. Um, nie zawsze tak jest, że ten cud musi być rzeczywisty i oczywisty, ale dla mnie on był. Ja wiedziałem, że Bóg wysłuchał moją modlitwę i do dzisiaj w to wierzę. I dzięki temu doświadczeniu wiem, że jeżeli bym coś potrzebował w życiu, to mogę się zwrócić do Boga i On mnie wysłucha. To jest takie moje prywatne doświadczenie. Ja uważam to za mój wewnętrzny cud. Czy Ty potraktujesz to jako cud, a może tylko jako ciekawą historię? To już oczywiście zostawiam Tobie. Natomiast wierzę, że przez modlitwę można osiągnąć niesamowite rzeczy. I zachęcam Cię, jeżeli masz problem, módl się. Jeżeli nie masz wsparcia, napisz do nas, będziemy się za Ciebie modlić. Razem możemy więcej. I możemy skorzystać z tej dobrej łaski, którą Jezus nam daje. Na tą chwilę to tyle. Nie będę przeciągał, bo widzę, że już mój czas dobiegł końca. A teraz poproszę Mariusza, który przedstawi nam swoje doświadczenia, a potem jeszcze pozostałych przyjaciół. I na koniec ja powracam. Dziękuję serdecznie. Mariusz Majkowski, Warszawa. Podzielę się najpierw słowem. Psalmu 91. jest to jeden z najbardziej znanych psalmów. To jest psalm, na kanwie którego napisał Jan Kahanowski słynną pieśń. Kto się w opiekę odda Panu swemu. Zaczyna się słowami: Ten, kto mieszka pod osłoną najwyższego i nocuje w cieniu wszechmocnego, zwraca się do Pana. Moje schronienie i moja twierdzo. Nazywa go swoim Bogiem, bo mu ufa. Jeszcze może jeden fragment właśnie z tego samego psalmu. Będą cię nosić na rękach, abyś nie uraził o kamień swojej nogi. Będziesz stąpał po lwie i po żmi, lwiątko i potwora. Wyratuję go, ponieważ do mnie przylgnął. Wywyższę go, bo zna moje imię. To był 4 listopada 1994 rok, piątek. Wtedy mieszkaliśmy wraz z rodziną w Zamościu, przy ulicy Żdanowskiej 4. Nasze dzieci, Daniel i Magda, chodziły do szkoły. Magda była w klasie trzeciej, Daniel był w klasie pierwszej, więc pierwsze tygodnie, pierwsze miesiące jego nauki właśnie w tej szkole. Ponieważ szkoła była bardzo blisko, zaledwie przez ulicę, zdarzało się tak, że dzieci żeśmy przeprowadzali przez ulicę, ale najczęściej chodziły razem, przechodziły same, Ulica była stosunkowo mało ruchliwą ulicą, a właśnie tego dnia, ponieważ klasa Daniela poszła na wycieczkę szkolną, nie widzieliśmy kiedy oni z tej wycieczki wrócą. Więc myślę, że było około godziny 12 przed południem, kiedy nagle słyszę taki gwałtowny dzwonek do drzwi, i kiedy otwieram drzwi, przed drzwiami stoi dziecko, synek naszych sąsiadów, również Daniel. Miał wtedy może około 10-11 lat i informuje mnie, będąc przeażony, będąc zdyszany, mówi wujku, Daniel, Daniela przejechał samochód. Ja tego zupełnie nie rozumiałem. To, była, to był komunikat, że coś stało się dobrego z moim dzieckiem. A więc powiedziałem tylko jeszcze, żonie, coś znacznie, łagodne, coś znacznie łagodnego. Niemniej oboje zbiegliśmy bardzo szybko na ulicę, a to wydarzyło się dosłownie kilka metrów od naszego domu, tam gdzie było przejście dla pieszych. I byliśmy przerażeni, dlatego że z jednej i z drugiej strony ulicy był już tłum ludzi. Na skrzyżowaniu stał samochód w zasadzie już po, poza skrzyżowaniem. Skrzywiony samochód i była taka dosyć mocna droga hamowania, guma wtarta w asfalt. I szukamy wzrokiem naszego dziecka. Myśli były wówczas najgorsze, dlatego że taki był komunikat. Daniela przejechał samochód. Gdzieś widzimy w tłumie tłum jakąś kobietę, która trzyma na rękach naszego małego synka. On miał wtedy 7 lat, i on płacze. I to był moment, kiedy poczuliśmy się. Po prostu troszeczkę lepiej, że jednak to dziecko żyje. A więc ja wycofałem się do domu, żeby wezwać pogotowie ratunkowe tego jeszcze wówczas nikt nie zrobił. A moja żona została z dzieckiem, i razem z pogotowiem pojechała, pojechała do szpitala. Ja byłem do dyspozycji policji wiele różnych pytań nawet nie pamiętam tych wszystkich pytań, które były mi zadawane. Ale wiele pytań, była też rozmowa z kierowcą, sprawcą tego wypadku. Myślałem tylko wówczas o jednym. Modliłem się, żeby po prostu wszystko było dobrze, żeby ta historia dobrze się skończyła. Ale też myśli były jak najgorsze. Zwłaszcza, kiedy zobaczyłem samochód, co prawda nieduży samochód, mały Fiat, ale na tym samochodzie, w jego na jego masce były wyraźne wgięcia od uderzenia. Gdy pomyślałem o tym, że mój syn ma 7 lat i waży 17 kg, a znowu wróciły bardzo czarne myśli. A więc, kiedy już byłem wolny od tych wszystkich pytań, od różnych zeznań, a które musiałem złożyć policji, pobiegłem do szpitala. Pobiegłem do szpitala w zamościu. Tam już była moja żona. Faktycznie, razem z dzieckiem siedziała na korytarzu. Czekała na wyniki badań, na zdjęcia rentgenowskie. Po pewnym czasie wyszedł lekarz, miał kilka zdjęć. Te zdjęcia, pamiętam, były w takich specjalnych ramkach, były jeszcze mokre, i lekarz patrzył na nie patrzył poprzez światło lampy na korytarzu. I dwa albo trzy razy zapytał nas: czy to jest to dziecko z wypadku? Wimy tak, to jest to dziecko, które zostało dożone przez samochód. I ogląda kolejne zdjęcia. To był rentgen czaszki, rentgen poszczególnych kończyn, kręgosłupa, cały plik różnych jeszcze snących zdjęć. I jeszcze raz pyta to samo pytanie, czy to jest to dziecko, które potrącił samochód? Wimy tak, to jest to dziecko, które przyjechało z wypadku. Wówczas mówi, no to jest mówi nieprawdopodobne, Wszystkie kości są zupełnie całe. Nie ma żadnego zomania, nic raczej się poważnego nie wydarzyło, poza jakimś ogólnym y, 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 pobijaniem. A to był taki moment, kiedy gdzieś głęboko modliłem się w swoim sercu. Wcześniej modliłem się o to, że, że tak zaraz skończyła się jak najlepiej. Zakładałem to, że będzie miał płamane żebra czy, czy ręce. Ale pomyślałem sobie, Panie Boże, oby to się nie skończyło wózkiem inwalidzkim. A kolejne pytanie. A lekarz mówi: W zasadzie, skoro nic się nie dzieje, moglibyście go Państwo dzisiaj do domu jeszcze zabrać. Chociaż nie jestem pewien, czy nie ma jakiegoś wewnętrznego urazu. Poczekamy jeszcze może godzinę, dwie. Jak nie będzie się nic działo, nie będzie żadnego krwawienia, się zabrać dziecko zaraz do domu. Znowu wyszedł w pewnym czasie i spytał się syna. Słuchaj chłopcze, wszystko jest z tobą dobrze, nic cię nie boli. Powiedz, jak się czujesz. A wówczas nasz mały Daniel powiedział, jestem głodny. I to był bardzo dobry komunikat. Po tym komunikacie został odwieziony karetką do domu. I faktycznie ten piątek, który zaczął się dobrze, a potem były te czarne godziny, ta wielka niepewność, ten szok, ten ból, to przerażenie w naszych umysłach i sercach zakończył się bardzo dobrze. Dzisiaj mój syn ma 31 lat, jest dorosłym mężczyzną, ma rodzinę, ma dziecko, jest zdrowy, jest w pełni sprawny. Jestem przekonany, i on to potwierdzał, kiedy jeszcze był małym dzieckiem, że wtedy, kiedy uderzył go samochód, była jeszcze jakaś jedna osoba. On twierdził, że ktoś po prostu trzymał go na rękach i nie pozwolił mu upaść z jakimś impetem, z siłą na ulicę. I faktycznie, mimo że przeleciał od momentu uderzenia 6 metrów w powietrzu, nie stało się nic złego. Być może spełniła się ta obietnica Bożego Słowa, że Bóg polecił aniołom, aby trzymać nas w takich trudnych chwilach na swoich rękach. Także wierzę w to, że Możemy doświadczyć w ten sposób Pana Boga i wierzę też, że ważne jest to, abyśmy modlili się za nasze rodziny, za nasze dzieci i każdego dnia polecali ich opiece Bożej. I również Ty możesz tego doświadczyć, kiedy będziesz właśnie w ten sposób modlił się o swoje bliskie osoby. Bóg słyszy, Bóg działa, Bóg dokonuje cudów. Dziękuję. Witajcie, mam na imię Jessica. W życiu robiłam różne rzeczy, a obecnie pracuję jako tłumacz. No i bardzo się cieszę, że mogę opowiedzieć troszkę o swoich doświadczeniach Wam. Na wstępie powiem, że największym takim cudem dla mnie osobiście jest to, że w pewnym momencie mojego życia Bóg dał mi siebie poznać i to było jakby spełnienie mojej największej potrzeby. Jako nastolatka przychodziłam różne doświadczenia. Wiadomo, jak to nastolatki, różne rozterki. Ale najbardziej dokuczliwe dla mnie osobiście było to, że przeżywaliśmy różne kłopoty w domu. One niestety bardzo się odbijały na moim samopoczuciu. Byłam rozbita tym, że atmosfera była czasami naprawdę ciężka. Brakowało mi tego wsparcia, tego zrozumienia, którego potrzebowałam jako młoda dziewczyna. To też w pewnym sensie spowodowało to, że zaczęłam szukać poza domem tego. Co w domu było towarem deficytowym, więc no, zaczęły się różne moje przygody życiowe, ale o tym dzisiaj nie będę opowiadać. Natomiast patrząc wokoło siebie, przez te doświadczenia, które przychodziłam, zadawałam sobie różne pytania, zastanawiałam się, dlaczego tak jest, że ludzie w zasadzie tak komplikują sobie życie, że w końcu niewiele potrzeba, żeby być szczęśliwym, wystarczy dobre słowo, uśmiech, a wszystko to, co jest tak naprawdę najcenniejsze dla nas, jest za darmo. Przyjaźń, miłość, prawda? Natomiast, tak jak patrzyłam wokoło siebie, do tego tak było mało. I tęskniłam za tym. Wiecie, ja dzisiaj wiem, że to Bóg przemawiał wtedy do mojego serca i starał się mi powiedzieć, że to moje pragnienie ma gdzieś też swoje spełnienie, że to, za czym tak bardzo tęsknie, gdzieś musi istnieć. Pamiętam, jak jako studentka zadawałam sobie różne pytania egzystencjonalne. I było takie jedno pytanie, które cały czas do mnie wracało i nie dawało mi spokoju. Mianowicie zastanawiało mnie to, jak to jest, że wszystkie nasze relacje, nasza miłość i przyjaźń, którą odczuwamy, nagle niby ma ginąć bezpowrotnie z chwilą naszej śmierci. W ogóle mi to nie dawało spokoju. Zastanawiałam się, to nie ma sensu przecież. No jaki to miałoby sens? Wszystko, co przechodzimy w życiu... Te relacje, które nawiązujemy, i nagle Bach i koniec, nie składało mi się to w jedną całość. Więc z tym pytaniem sobie chodziłam, aż nagle właśnie odkryłam w swoim życiu Boga i dowiedziałam się, że to wcale tak nie jest, tak? Że, że, że my po prostu umieramy, to wszystko umiera i, i nasze życie w ogóle nie ma sensu. No ale zanim do tego jeszcze dotarłam, myślałam o miłości i o tym, jak. Jak w tej miłości jest taka cząstka wieczności. Przyglądałam się temu i mówię, musi być coś wiecznego. Skoro w miłości, kiedy mówimy sobie na przykład, że kochamy, kochamy się albo kocham cię na zawsze, to naprawdę tak uważamy, prawda? Więc jestem taka cząstka wieczności. To mnie przekonywało, że musi coś jeszcze być, coś więcej niż to, co do tej pory miałam okazję poznać. Pamiętam, kiedyś miałam bardzo taką dużą rozterkę i gdzieś tam w swojej rozpaczy, Zawołałam do Boga, chociaż go nie znałam, nie byłam pewna, czy on tak naprawdę istnieje, ale tak jak mówiłam, w sercu czułam, że musi być coś więcej. Zwróciłam się do Boga i modliłam się mniej więcej takimi słowami: Boże, jeśli Ty w ogóle jesteś, pomóż mi, bo ja już nie mam siły żyć tak dalej. Ja po prostu nie mam siły tak dalej żyć. No i wtedy właśnie Pan Bóg odpowiedział mi, po pierwsze, poczułam pokój, jaki już od nie wiem jak dawna nie czułam. E, wiedziałam po prostu, że ktoś mnie wysłuchał. Zaczęły przypominać mi się sytuacje, kiedy e, Bóg opiekował się mną, kiedy no, wszystko się kończyło dobrze i mówię sobie, na pewno będzie dobrze. I faktycznie tak było. E, Pan Bóg mi poprowadził do tego, żebym e, zaczęła studiować Pismo Święte. No i tam odnalazłam odpowiedzi na nurtujące mnie pytania. Między innymi dowiedziałam się, co tak naprawdę Bóg o mnie myśli. I tak naprawdę, jaki on jest? To było niesamowite odkrycie w moim życiu i powiem wam, że odkąd żyję z Bogiem, czuję się naprawdę zaszczycona. To jest wielki przywilej dla mnie osobiście, żeby żyć w przyjaźni z Bogiem. I yy, chciałam powiedzieć wam kilka takich doświadczeń. Oczywiście, wiadomo, że odkąd żyję z Bogiem, to nie jest tak, że nie mam już trudności, problemów. Owszem, one są i nawet są większe niż te, które miałam do tej pory. Ale po pierwsze, wiem, że nie jestem tym sama. A po drugie, wiem, że nie dzieją się bez przyczyny, że moje życie jest w Jego rękach i On wie najlepiej, co jest mi potrzebne do szczęścia. A więc z takich fajnych doświadczeń, niesamowitych dla mnie, to pierwsze to było doświadczenie związane z oddawaniem Bogu dziesiątej części moich dochodów. Przeczytam w Piśmie Świętym w Malachiaszu, w trzecim rozdziale, dziesiątym wersecie, że Bóg nas zaprasza do tego, żebyśmy My Mu oddali dziesiątą część naszych dochodów. Więc mówię, no dobra, świetnie ale przeczytam ten werset, żebyście to usłyszeli. Przenieście do spichlerza całą moją dziesięcinę, aby był zapas w moim domu i w ten sposób wystawcie mnie na próbę, mówi Pan. Przekonajcie się sami, czy wam nie otworzy okien nieba i czy nie wyleje na was błogosławieństwa nadmiarę. No właśnie, przeczytałam to i mówię, trzeba spróbować. Wiecie, podziwiam Bogu to, że jest dla nas takim niesamowitym Ojcem, że nas wychowuje. Uczy nas hojności, bo sam jest hojny. Ja osobiście uważam, że przekleństwem nie jest mieć mało albo mieć mniej. Uważam, że przekleństwem to jest być egoistycznym. I dlatego też właśnie Pan Bóg nas w Piśmie Świętym zachęca, żebyśmy się dzielili, żebyśmy dawali mało tego. Mówi: Spróbujcie, przetestujcie mnie i zobaczcie, czy nie wyleje na Was takiego błogosławieństwa, że nawet nie będziecie mieli gdzie tego wszystkiego pomieścić. A więc któregoś razu z moim małżonkiem wysłuchaliśmy wykładów pewnego człowieka, nazywał się David Gates, i on tam w tych wykładach zachęcał. Słuchajcie, jeśli chcecie mieć głębsze doświadczenie z Bogiem, powiedzcie Bogu, że chcecie go postawić na pierwszym miejscu w waszym życiu. Oddajcie mu więcej niż tylko 10%. Zobaczcie, doświadczcie go, czy rzeczywiście nie spełni się ta obietnica. Popatrzyliśmy na siebie. I od razu wiedzieliśmy, że chcemy to właśnie spróbować, chcemy tego doświadczyć, i powiedzieliśmy Panu Bogu wtedy: Panie, jesteś cudowny, jesteś dla nas najważniejszy, chcemy Panie ciebie uwielbić, chcemy dbać o Twoje sprawy, o sprawy Twojego królestwa, chcemy, żebyś był uwielbiony. No i faktycznie, słuchajcie, postanowiliśmy, że będziemy oddawać dwa razy tyle, co zwykle oddawaliśmy. No i zgadnijcie, co się stało, jak to postanowiliśmy zrobić. A jeszcze dodam tylko, że dosyć cienko przemęliśmy w tamtym czasie, bo to był pierwszy rok naszego małżeństwa. Mieszkaliśmy w małej miejscowości, gdzie było ciężko pracę, aczkolwiek mieliśmy tą pracę i to było dla nas błogosławieństwem. No więc dobrze, postanowiliśmy, zaczęliśmy oddawać i co się stało? Wyrzucili nas z mieszkania. Dokładnie tak. Słuchajcie. Mieszkaliśmy wtedy u babci Marcina, a mamą się, babcią się opiekowała mama. A wujek Marcina nagle poczuł się zazdrosny, stwierdził, że chcemy chyba przyjąć to mieszkanie po babci, i przyszedł, zrobił nam awanturę i kazał nam się wynosić. Szok, słuchajcie, gdzie się teraz podziać? Stwierdziliśmy, no ładnie, szatan się mści. My tutaj chcemy Bogu służyć, a ten się na nas mści. Pobudził tego wujka do zazdrości. Mało tego, żeby jeszcze było o co, bo to w ogóle było mieszkanie w najgorszej dzielnicy w gnieźnie i naprawdę nie mieliśmy w ogóle takich zamiarów, no ale tak się stało. Ale Pan Bóg tak jak obiecał, tak też uczynił, słuchajcie. Był wierny, jest wierny. Zanim jeszcze na dobre zaczęliśmy się rozglądać za jakimiś mieszkaniami, okazało się, że ni stąd, ni zowąd, z miejsca, z którego byśmy się w ogóle nie spodziewali tego, dostaliśmy kupę pieniędzy. Tyle pieniędzy, że mogliśmy kupić mieszkanie, nasze własne, i to był jakby zadatek na, na, na całość tego mieszkania. Większość tych pieniędzy mieliśmy, kupiliśmy mieszkanie, resztę wzięliśmy na kredyt. Jak potem sobie policzyłam to, to zajęłoby nas jakieś 25 lat, żeby te pieniądze zarobić, słuchajcie. Tak niewiele oddaliśmy, a tak wiele zamian dostaliśmy i chwała Bogu za to, to jest niesamowite. Inną bardzo fajną sytuacją, jak pamiętam, było to, że kiedyś obiecałam Panu Bogu, że e, chcę wspierać misje, różne działania. No i e, obiecałam mu, że oddam pewną kwotę pieniędzy na te cele. No i tak się złożyło wtedy, że przeprowadziliśmy się z Gniezna do Warszawy. E, przez to musiałam zmienić pracę, nie miałam jeszcze pracy. No i pewnej kwoty zabrakło po prostu, nie zdążyłam tego zarobić. Pomodliłam się do Pana Boga i mówię, Panie Boże. E, Proszę, pomóż mi zarobić te pieniądze, bo chciałabym Ci je oddać. Po prostu chciałabym od siebie oddać tak, jak obiecałam. Niedługo potem zadzwonił do nas znajomy i mówi: Słuchaj, Jessica, mam coś do przetłumaczenia. Nie zrobiłabyś tego dla mnie? Wysłuchaj, pewnie, że tak. Pomyślałam sobie, świetnie, jakąś część tych pieniędzy zarobię, reszta jakoś inaczej. Może jakoś się uda na pewno. Słuchajcie. Wcześniej pracowałam jako tłumacz i robiłam różne zlecenia, i to polega na tym, że jak się wycenia, to się wycenia albo słowa, albo na przykład strony rozliczeniowe. No więc ja mniej więcej tam policzałam, ile to wyjdzie, podałam swoją stawkę i wzięłam się do roboty. Jak skończyłam? Ku mojemu wielkiemu zdziwieniu, bo nie wiem jak to się stało. Słuchajcie, wyszło dokładnie tyle, ile zabrakło, plus jeden grosz na górkę. <laughs> Także takie piękne doświadczenie, że naprawdę. Pan Bóg jest bardzo wierny, i jeśli chcemy mu służyć, to on po prostu, on się z tego cieszy. A więc zachęcam Ciebie, jeśli jesteś w takim miejscu w swoim życiu, że chcesz Bogu powiedzieć panie, chcesz, żebyś był na pierwszym miejscu w moim życiu, to zrób to. Przekonaj się sam, jakim cudownym, jakim wspaniałym ojcem jest Pan Bóg. Dzięki. Witam cię bardzo serdecznie. Z Łodzi przyjechałem Jerzy Góralewski. Tak naprawdę muszę powiedzieć, że zawsze byłem człowiekiem wierzącym. No cóż, wychowałem się w rodzinie szczęśliwej, w której zawsze uczono mnie, że moim stwórcą jest wspaniały Bóg, że niezależnie od tego, że mnie stworzył, to dodatkowo uczestniczy w moim życiu. A co więcej, ma dla mnie plan, plan, w którym będę mógł wiecznie żyć i być szczęśliwy, niezależnie od tego, czy szczęście na Ziemi będzie wspaniałe dla mnie, czy też będę przeżywał dość trudne chwile w moim życiu. Kiedy patrzyłem, jako dorastający już młody człowiek, na innych chrześcijan, ludzi wierzących, Patrzyłem na różnego rodzaju procesje, które wyobraźcie sobie. W ostatnim miejscu, w którym szły w Chile, odbywało się właśnie coś takiego ciekawego w telewizji, kiedy myślałem o tym. Ostatnie kilkaset metrów pątnicy szli na kolanach, na łokciach, po kamieniach. Krew spływała, oni byli bardzo zmęczeni, prawie nieprzytomni, ale kiedy dochodzili do tego miejsca, w którym mogli ofiarować Bogu to, co robili, składali swoje prośby. Tak nie działał mój Bóg. Nie mogłem tego zrozumieć. Wyobrażałem sobie, że gdybym zwrócił się do mojego ojca i poprosił go na przykład o jedzenie: Tato, jestem głodny. On by zawołał mnie i powiedział: "Super. Co chcesz? Może zrobić i kanapkę? A może dwie?" Odpowiedziałbym: "Dwie, bo wiecie, bardzo lubię pojeść." I wtedy ojciec spojrzałby na mnie i powiedział: "Dwie kanapki. Dobrze. To uderz się dwa razy." No nie było to dla mnie zrozumiałe, jak można swojego Boga, którego wyobrażenie w moim, no jeszcze wtedy młodym wieku było wspaniałe, jako kochającego, jako tego, który no, ma dla mnie wspaniałą rzeczywistość, że on mógłby w taki sposób reagować i cieszyć się z nieszczęścia w moim życiu. Kiedy poszedłem do szkoły średniej, cały czas, pamiętajcie, wierzący. Pamiętajcie o tym, że jako wierzący człowiek musiałem w pewnym momencie opowiedzieć się i wybrać do kogo chcę mieć zaufanie. W szkole uczono mnie o ewolucji, uczono mnie wielu ciekawych rzeczy, zresztą do dzisiaj fascynuje się tą dziedziną nauki. Jest ona dla mnie bardzo istotna i zgłębiłem ją troszkę mocniej niż tylko w szkole średniej. Kiedy nauczyciel pytał mnie właśnie z tej dziedziny, płynnie odpowiedziałem na wszystkie pytania, a potem przyszła mi ta myśl: Musisz w tym momencie opowiedzieć się, wybrać i zaufać. Bo ja, tak jak wam powiedziałem, byłem cały czas wierzący. Powiedziałem na głos: Pani profesor, ale ja tak naprawdę nie wierzę w to, co mówię. Uśmiechnęła się, mówi: Ja chyba też nie, ale tak nie jestem pewna. Oceniłem, że może jej wiara była tak na 30-40%? Oczywiście żartuję nie można określić procentowo swojej wiary. Albo wierzymy, albo jesteśmy niewierzący. Ja wierzyłem i w tym momencie wybrałem: Zaufam Bogu. W moim życiu. Dużo później zdarzyło się pewna, pewne wydarzenie, historia, którą Wam opowiem, które z zaufaniem do Boga w moim życiu ma wiele wspólnego. Otóż koleje losu spowodowały, że w pewnym okresie mojego życia, robiąc biznes z moimi przyjaciółmi Czeczenami, znalazłem się w Czeczeni. Wylądowaliśmy lecąc z Moskwy w Groznym, to stolica Czeczeni a potem udawaliśmy się do miasta chyba ze 30 kilometrów od Groznego. To miasto nazywa się Lipcowski. Tam też jest lotnisko. No i kiedy byliśmy już blisko, słyszeliśmy dziwne odgłosy. Okazało się, że lotnisko w Groznym zostało zbombardowane. Wybuchła tak zwana pierwsza wojna czeczeńska. O, byłem dość daleko, ale kiedy dotarliśmy do lipcowskiej. Tam okazało się, bombardowanie również było troszkę wcześniej. Dom, w którym miałem mieszkać, też był zniszczony dachu nie było, a całe podwórko pełno gruzu. Okazało się, że pod gościnnym dachem Adama Albakowa znajdę miejsce i będę mógł tam, no przynajmniej dzień, dwa spędzić. Ale moim problemem nie było to, że mogę tam Zanocować, ale nie miałem już biletu lotniczego, ponieważ nie miałem skąd odlecieć. Grozny zniszczony. Doszedł do mnie Adam Małbakow, A gdybyście chcieli sprawdzić, kim jest, to taki potentat, magnat paliwowy z Groznego. Obecnie mieszka w Hiszpanii. Nawet zaprzyjaźniliśmy się i mamy ze sobą kontakt. Ale co ciekawego, jest to człowiek, który wybudował chyba najpiękniejszy meczet w krajach kaukaskich, właśnie w Groznym. Jest to tak zwany Zielony Meczet. A co jest charakterystycznego? Otóż wyobraźcie sobie, że na pierwszym piętrze jest miejsce dla kobiet. 300 kobiet może obserwować nabożeństwo odbywające się w tym meczecie, jeżeli oczywiście mają takie życzenie. Jest to wydarzenie na skalę światową, ale warto spojrzeć przynajmniej w internecie. Możecie obejrzeć Zielony Meczet, bardzo fajny. Adam Obokow wziął mnie do swojego domu i powiedział: Jura, ty się niczym nie przejmuj, jutro polecisz z nami do Moskwy o 14:00. Lecimy. Nie miałem biletu, nie miałem możliwości nawet gdziekolwiek kupić bilet. Nie było nawet lotniska, bo lotnisko w Liscowskim to małe lotnisko, z którego odlatują tylko prywatne samoloty. No cóż, musiałem zaufać. Nie miałem wyjścia. Mogłem powiedzieć. Nie, dziękuję, spróbuję na własną rękę wydostać się z Czeczeni, ale wierzcie mi, nawet mi nie przyszło to do głowy. Kiedy zaprosił mnie również na kolację, było bardzo miło, nikt się nie przejmował sytuacją, jaka tam była wokół. Jeszcze raz zapewnił mnie: Jura, niczym się nie przejmuj, jutro razem z nami polecisz samolotem do Moskwy. Ucieszyłem się, poszedłem do swojego pokoju, ale wiecie co, nocleg to nie była taka prosta rzecz. A mogę powiedzieć, że nie zmrużyłem oka. I muszę wam powiedzieć, że szósta rano stałem już ubrany z bagażami i co chwilę wyglądałem przez drzwi, czy już wszyscy są gotowi do odlotu, ale było cicho. Wiecie, co we mnie się wtedy gotowało. No przecież musimy stąd odlecieć. Godzina ósma, słyszę ruch. A to kobiety zaczynają szykować śniadanie. Okazało się, że śniadanie przedłużyło się do obiadu, wszyscy spokojnie usiedli, a ja na obiad o godzinie 13 przyszedłem z bagażami. Wszyscy się ze mnie śmiali, ale ja zaufałem małbakowi, że pojedziemy, że zabierze mnie ze sobą. Za 15:14 ruszyliśmy na lotnisko. No nie muszę Wam mówić, bo widzicie, że żyję i jestem. W związku z tym dolecieliśmy szczęśliwie. Nie, nie miałem biletu. Wsiadłem do samolotu. Stewardesa przyniosła mi bilet. Razem wysiedliśmy w Moskwie. A dalej. To już pozostało mi tylko podziękować Obakowowi za to, że zabrał mnie ze sobą. Ale ja musiałem mu zaufać. Ta historia mówi mi o tym, że moja wiara, moje życie musi składać się z trzech elementów. Jeden to jest wiara, którą, tak jak powiedziałem, miałem od zawsze i w takiej rodzinie się wychowałem. Nigdy nie wątpiłem, że istnieje Bóg, mój Stworzyciel, ktoś, z kim mam cały czas kontakt, kto opiekuje się mną, pomaga mi w każdej chwili i mogę go doświadczać w każdej chwili mojego życia. Ale musiałem również. Zaufać mu i wybrać jego jako mojego zbawiciela. W 1800 roku Londyńska Akademia Nauk ogłosiła, że osiągnięciem naukowym jest obliczenie ilości gwiazd znajdujących się we wszechświecie. Podano, że jest ich 200 milionów. Dziś okazuje się, że to był błąd. A muszę Wam powiedzieć, że niedawno, kilka dni temu, w internecie znalazłem informację, że naukowcy światowi, e, amerykańscy, bo to lepiej brzmi, odkryli, że nasz wszechświat jest 10 razy większy niż do tej pory sądzono. Świat staje się coraz bardziej deterministyczny. Znamy większość zjawisk fizycznych, które nas otaczają, ale do dziś naukowcy nie są w stanie określić jakiego pochodzenia, skąd one się wytworzyły i jak funkcjonują. Pole naszego widzenia jest ograniczone. Poznanie również. Ja dziś wiem, że za czasów mojego życia. Nie będę w stanie odpowiedzieć na wszystkie pytania, które chciałbym, aby były zaspokojone. Ale wiem jedno: kiedyś zaufałem mojemu Bogu. I dziś wiem, komu uwierzyłem. Nigdy się nie zawiodłem. Czego i Tobie życzę. Witaj, mam na imię Marcin Kubów. I cieszę się, że mogę być bliżej Boga dziś. Nie zawsze tak było w moim życiu. Kiedyś byłem bardziej takim, jakby to określić, spaniakiem, potrafiącym dopasowywać się do jak trochę jak kameleon, do określonych okoliczności i sytuacji w życiu. I lawirować. Chowałem się w kraju chrześcijańskim, jak większość z nas. I tak podążałem w zasadzie z prądem, nurtem naszej kultury. Przechodząc jako dziecko, potem młodzieniec, przez większość takich chrześcijańskich rytuałów, ale niewiele zastanawiając się nad Bogiem, Jego istnieniem, zainteresowaniem w moim życiu. Moim życiem. Do czasu w zasadzie, jak, jak poszedłem na studia, to jeszcze. Jako tako w takich ryzach dobrej, rodzinnej kultury chrześcijańskiej podążałem. A w zasadzie po pójściu na studia niewiele czasu upłynęło. Poczułem się jak taki spuszczony ze smyczy. Z pewną taką dzikością wszedłem w życie, nieograniczonością. I podążyłem w tętnie, takim, takim transowym tętnie, Moich rówieśników w zasadzie najpierw jeszcze trochę sport trzymał mnie w pewnych ryzach, a później popłynąłem. I powiem szczerze, że nawet tak dobrze mi szło, że miałem nawet 13 różnych imion. W zależności od środowisk, od towarzystw, ludzi, z którymi przebywałem, tak mnie nazywano i tak podążałem. Ale bliżej Boga być. Moja mama była bardzo uduchowioną osobą i w dużej mierze też jej zawdzięczam fakt, że stałem się bliżej Boga, bo w 2003 roku, czyli 15 lat temu, może 16 lat temu, zaczęła się o mnie modlić. Ja wiecie, jak, jak matki mają, troszczą się o synów, o dzieci swoje, więc ona widziała, że ze mną dzieją się nieciekawe rzeczy, więc zaczęła się o mnie modlić. No cóż, kochająca mamą módl się. Wszystko no, coś dobrego, więc nieszkodzącego, więc w porządku. A ja podążałem dalej w swoim życiu. Niemniej, kochający Pan Bóg, mój ojciec, to co sprawił wspaniałego, to to, aby w jakiś sposób mnie do siebie zbliżyć i pociągnąć, to to, że któregoś dnia, pomimo tego, że słyszałem parę słów od jednych dobrych ludzi, od drugich dobrych ludzi, od mamy na temat Boga, to tak w jednym uchem wpadło, drugim wypadło. To. Nic specjalnie z tym nie zrobiłem. Więc Pan Bóg aranżował pewne okoliczności, sytuacje do tego, abym w taki sposób zwrócił na niego moją uwagę. Na różne sposoby to próbował zrobić. Jak patrzę teraz też to bardziej przekonywująco, mniej przekonywująco, ale ja wciąż lawirowałem. Byłem mistrzem takiego, wiecie, unikania dostosowywania się do okoliczności. Aż do czasu, kiedy jednego dnia Wszystkie sytuacje możliwe, aby mnie ograniczyć do tego lawirowania, sprawiły, że, yy, że zostałem tylko ja i Pan Bóg. W tamtym czasie studiowałem na studiach doktoranckich yy, informatykę i mój profesor, z którym współpracowałem dosyć blisko, przysłał mi maila. Marcin, yy, no, nasza współpraca się układa w taki czy inny sposób, że musimy rozwiązać naszą współpracę. Także chciałbym Ci podziękować. Wiecie, rozpoczęto już drugi rok, więc nie można zrezygnować. W tamtym czasie pobierałem jako stypendium pewną kwotę, która mnożąc się przez lat, przez pierwszy, drugi rok, to już był trzeci rok. No wychodziła w około 30 tysięcy. To były duże pieniądze bardzo dla mnie w tamtym czasie szczególnie. Druga sprawa, najlepszy przyjaciel, z którym wynajmowałem mieszkanie. Też jakoś tak przychodzi z pracy i mówi, słuchaj. No, fajnie, ale yy, poszukaj sobie czegoś, poszukaj sobie mieszkania. Trochę się zdziwiłem, ale okej. Okay. Jeszcze moi rodzice się rozstali, więc jak czasami źle mi się układał z jednym, to układałem sobie realia z drugim i relacje. A tu te relacje też się pokruszyły i to też tego dnia. Na dodatek był to maj, jeszcze w międzyczasie jeździłem do Londynu porasować trochę w wakacje, także ten budżet mój studencki poza stypendium to jeszcze dużym zastrzykiem był Londyn, a to był maj, przed wyjazdem. Więc też nie miałem za bardzo skąd wziąć pieniędzy. Więc wyobraźcie sobie, wszystkie te możliwe sytuacje mnie yy, po pohamowały. I nagle zdałem sobie sprawę z wieczorem, że za bardzo nie mam co zrobić i jak wymyśleć, żeby w jakiś sposób się utrzymać na powierzchni. Mam się wyprowadzić, nie mam na kogo liczyć, nie mam do kogo się zwrócić po pomoc, nie mam nikogo nawet jakiegoś wsparcia. Nie wiem, jak się w jakich ty jesteś okolicznościach, ale ja w tamtych byłem szczególnie trudnych dla mnie. Więc mówię, ok, pójdę przespać temat. Kiedy wszedłem do sypialni, to miałem się już położyć i w ostatniej chwili przypomniało mi się, przed położeniem się spać, że jest Pan Bóg, o którym matka tyle opowiadała i paru przyjaciół. Nikt na mnie nie patrzy, nikogo nie ma, nikt się nie będzie śmiał, co mi szkodzi. Wiecie, nie miałem jakiejś szczególnej wiary abrahamowej, teraz tutaj będę się głęboko modlił, jakąś taką poezją nawet szczególnie, krasosłowną, jakimiś wierszami, które ludzie nieraz powtarzają, z nią modlitwami i Pan Bóg coś zrobi. Moją modlitwą w tamtym czasie, ale chyba pierwszą świadomą w moim życiu, Miałem 25 lat, było, jeśli jesteś i coś możesz, to sprawdź, bo ja już nie mam siły. Położyłem się spać. Następnego dnia to, co jedynie jak się przebudziłem i przyszło do głowy, to, że może napiszę maila do profesora, żeby chociaż mi na raty rozłożyli tą kwotę, którą muszę oddać. No i wysłałem tego maila. Profesor nigdy nie odpowiadał po, po jednym dniu, nawet po tygodniu, najczęściej po dwóch dopiero. Wyobraźcie sobie, że odpowiedział po chwili. Krótko, że ok, panie Marcinie, no bywają różne sytuacje, rozumiem, że może panu było ciężko, proszę się nam, do nas zbędować to częściej, częściej, żebyśmy mieli jakiś stały kontakt z sobą, ale nasza współpraca nie wróci do normy, wszystko będzie dobrze, współpracujmy tak jak do tej pory. Telefony od rodziców rozdzwoniły się, relacje się naprawiały i wszystko wróciło jak gdyby nigdy nic. Kumpel z pracy wrócił, przybił piątkę i mówi: Słuchaj, wszystko wraca do normy, w ogóle zapomnij o tym, co wczoraj gadałem, to jakiś taki był mój słaby moment. Kiedy zbliżyłem się, to było godzina godziny 19 wcześniejszego dnia, zdałem sobie sprawę, że wcześniej cały czas warunkowałem Boga, że taki spieg okoliczności, że to cudze myślenie przyczynowo-skutkowe, zdałem sobie sprawę nagle, że nie miałem możliwości wpłynąć na tyle sposobów myślenia innych ludzi. A nagle wszystkie problemy rozwiązały się, jak zapociągnięcie już prowadło. Wszystkie przestały istnieć następnego dnia. To bardzo mnie zastanowiło i takich doświadczeń miałem znacznie więcej. Jest jeszcze jedna historia, które, którą chciałem się z wami podzielić, bo ta mnie mocno zastanowiła i wstrząsnęła na tyle, żebym zaczął y, mieć bardziej czułe oko i ucho naokoło siebie, aby go zauważać, że rzeczywiście on istnieje, jest realny. I wyobraźcie sobie taką sytuację. Już miałem takich doświadczeń kilka, także przestałem kwestionować obecność Boga. Ale wciąż moja natura bardziej pchała mnie, żeby kombinować po swojemu. Tak sobie poustawiałem rok szkolny i zajęcia, że poniedziałki, wtorki prowadziłem zajęcia ze studentami w Olsztynie. A mieszkałem w Gnieźnie. Mniej więcej podobna odległość: Olsztyn, gniezno. Koszt biletu podobny. Więc tak kombinowałem, że pojadę do, mieszkałem w tamtym czasie w Warszawie, pojadę do, do Gniezna na weekend, a że mieszkałem w Warszawie, tam różne układy, układziki, alkohol i tak dalej, pewne różne rzeczy mogłem przywozić z tej Warszawy, za co mnie jak koronowali, prawie że z każdym razem, jak króla w Gnieźnie, moi kolesie i towarzysze, no więc przyjadę, tam zaboluję przez weekend, po ojciec mnie pewnie odwiezie na pociąg, pewnie postawi mi bilet, w związku z tym nic nie stracę. Pojadę do Olsztynia, tam będę miał spotkanie z pewną koleżanką, taką, którą kolegowałem się trochę za bardzo, bez zobowiązań żadnych. No i przebombię z poniedziałku na wtorek u niej i tak będzie w ogóle całkiem ciekawie przedłużony, fajny weekend. Ale wiedziałem już w tym czasie, że Bogu się to nie podoba, że zwłaszcza z tą koleżanką i w ogóle takie jakieś dziwne układy, moje imprezowanie to nie jest najlepsze. No, ale z drugiej strony to mnie bardzo pociągało, bawiłem się świetnie, więc może przymknij na, na to oko, tak sobie myślałem w tamtym czasie. I wyobraź sobie taką jeszcze jedną rzecz, ważny element. Jak podróżowałem w tamtym czasie też na taką odległość, to podróż mi się dużyła, nudziła, więc tak y, zawsze lubiłem coś wypić, zapalić, żeby to jakoś tak płynnie, więc Spędzać tę podróż, więc bardzo precyzyjnie planowałem podróż przed przed wyjściem z domu. Nawet dokładnie sprawdzałem godzinę odjazdu autobusu, z przystanku autobusowego, żeby dokładnie dotrzeć na dworzec, w określonej godzinie wsiąść i wszystko, żeby było dobrze. A więc wszystko dokładnie precyzyjnie zaplanowałem, zarydynkowo, jak na informatyka przystało. I przychodzę na, na autobus, patrzę na rozkład, nie ma mojego autobusu. Jak to możliwe? No przecież w internecie sprawdziłem, prawie na telefon, to wydrukowałem. Nie ma. Pierwszy odruch za telefon, dzwonię do kumpla, z w którym w tam czasie żyłem, yy, mieszkanie wynajmowałem i balowałem, dlatego że był taką dosyć postacią yy, yy, biznesową, bardzo oriented i. I też jako lobbysta otrzymał całe pakiety voucherów służbowych na taksówkę, z nadzieją, że jak mu powiem o mojej trudnej sytuacji, to on powie: Tak nieraz mówił, weź tam, cofnij się do domu, weź voucher na taksówkę i pojedź taksówką co za problem. A on nic tylko, wysłuchał mnie, wysłuchał mojego gadania, wysłuchaj niemożliwe, żebyś zdążył na ten pociąg, to w ogóle powiedzieć następnym musiałby się wydarzyć jakiś cud. I w tym momencie zapaliła mi się lampka w głowie cud. Już nawet nie słuchałem za bardzo do końca jego rozmowy, tylko okej, okay, rozłączyliśmy się fajnie, poczekałem na autobus, jakiś tam następny, który miał, który miał po mnie przyjechać. Wsiadłem w ten autobus i siadłem pod, ok przez ok pod oknem i tak, specjalnie znowu jakichś wielkich wzniosłych modlitw, bo nawet nie bardzo w takie wierzyłem. Takiego Bożego SMS-a wysłałem na górę. Jeśli jesteś, coś możesz, to spraw, abym zdążył do pociąg. Bardzo mi zależało, żeby pojechać nim. A ja nie pojadę do Dorotki na Olsztyna. I całkiem byłaby fajna ta modlitwa na tym etapie, ale oczywiście trochę mi z tyłu głowy popłynęło, dalej. Ale jeśli nie zdążę na ten pociąg, to pojadę i sami wiecie, jak będzie dalej. I wyobraźcie sobie, jadę tym autobusem bez jakichś tam szokujących zielonych świateł i nie wiadomo o jakiego flow, dojeżdżam na, na dworzec wschodni, bo mieszkałem na Saskiej Kępie w tamtym czasie, dojeżdżam na dworzec wschodni. Otwierają się drzwi od autobusu, punktualnie godzina odjazdu mojego pociągu. Wybiegam na dworze, wpadam na hall, kolejka ludzi do, do kasy. W tamtym czasie nie można było tak biletów łatwo przez internet kupić. Więc przepraszam Państwa, mój pociąg właśnie odjeżdża, czy mnie Państwo przepuścicie? Część mnie przepuszcza, część tam się pulta za mną, więc... W końcu do tej kasy dochodzę, mówię, jaki bilet, jaki pociąg? Pani tam szybko wysypuje, ja nie mam gotówki. Kartą może być? Panie, kartą to tamto okienko. W ogóle też nie było kartami w każdym okienku, więc jak zobaczyłem kolejkę w tym drugim okienku, mówię, okej, okay, nie, ma, nie, ma, nie ma szans. W takim razie wybiegam do góry na hol, na peron i w tym momencie wiecie, widzę pociąg z końcem peronu, y, dwa czerwone światełka odjeżdża, No więc tylko tak opuściłem ręce, uśmiechnąłem się i sobie myślę, jadę do Dorotki, do Olsztyna. I w tym momencie, do tej pory nie wiem, czy nadjechała tak, że nie słyszałem, czy po prostu stała i nie widziałem. Ogromna elektryczna lokomotywa i z niej tak przez okno wy, 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 zwisające ramię gościa w koszulce na ramkach, za nim jego koleżka i mówi ej, gościu, jak na centralny to wskakuj, to cię podrzucimy. Nigdy nie jechałem lokomotywą, więc wow, przygoda, fajnie, no to wdrapałem się na tą lokomotywę. Gość zapuszcza silnik, w ogóle z impetem rusza za tamtym pociągiem. Już jesteśmy pod koniec peronów, zapala się na samoforze jakieś światło, on ostro hamuje i bierze takie toporne Sibi i mówi Elka, Elka, puść, mamy spóźnialskiego na szczeciński, spójrz nas. Ona no na niebo właśnie puściłam tam jeden, jeden, dwa, łódzki. No to gość tam przyłącza się na Sibi i mówi jeden, jeden, dwa, cztery łódzki, mamy na szczeciński. Weźmiesz go? A gość z drugiej strony dawaj. I wyobraźcie sobie, stoję na końcu peronów na dworca wschodniego. Zatrzymuje się już jadący cały duży skład pociągu. Tam konduktor otwiera szeroko drzwi. Ja biegnę przez peron, dwa tory, peron, dwa tory. Także tych torów było, peronów były chyba trzy i tych torów pomiędzy, nie wiem, dziewięć. Konduktor z otwartymi drzwiami, więc wskakuje do tamtego pociągu. No, więc przeżywam w ogóle całą historię, że niesamowity, co to nawet w tym momencie nie kojarzyłem tego z Bogiem, tylko że niesamowita taka życiówka, wiecie, no niecodziennie jadę pociągiem, przerzucany z lokomotywy w ogóle i tak dalej. No i opowiadam temu konduktorowi, on już mnie tam za bardzo nie chciał słuchać, dojeżdżamy do centralnego i ja go tak pytam: no pani, a który to może być teraz ten mój pociąg, który gonimy? on mówi, nie wiem, może ten, może tamten, tak, od niechcenia już mam je dosyć, pokazał na tamten. Więc z tymi przejściami, wiecie, na centralnym, przebiegam z jednego poru na drugim, pytam, czy to ten szczeciński, on mówi tak. Więc skoczyłem już tak na półmokry. Do tego pociągu, ach, najpierw chwilę usiadłem, o, tak odsapnąłem, wtedy kurczę, no ale nie mam biletu, muszę poszukać konduktorów. No więc idę na, na początek pociągu, dochodzę do konduktorów, oczywiście wciąż przeżywam tą przygodę, w ogóle spotykam ich i ją opowiadam im tą przygodę. Oni, no dobrze, fajnie, fajnie, pan się uspokoi, zaraz bilecik ruszyliśmy z centralnego, zaraz panu bilecik wypiszemy. No więc, okej, okay, no fajnie, bilecik, ale patrzę portfela, zapomniałem, że już nie mam gotówki, tak? No tak, w tamtych czasach nie było, że kartą mogłem zapłacić tak, o, tylko to był problem. No więc wypisuję tam, patrzy ten podlicza i mówię, jaka cena biletu będzie. Normalnie było cztery dyszki, TLK. on 160. Mówię, kurczę, 160. Dla budżetu studenckiego 160 to wiecie, tak gwóźdź. Taki porządny. No więc ja mówię, okej, okay, wie pan co, to jeszcze chwileczkę z tym wypisywaniem, pomalutku. Za telefon znowu do ojca dzwonię i mówię, słuchaj, taka trudna sprawa, i nie wiem, jak mu to mogę przedstawiam jak zwykle, jak najlepszej strony. No ile ten bilet? 160. No ja Mówi, kurczę, 164 razy byś pojechał, pojedź następnym. No ja Mówi, kurczę, no, takie, taka przygoda, taki flow. No dobra, no to dobra, dzięki, na razie. Wie, wie pan co, przepraszam, jak mi głupio, nawet taką przygodę opowiadam, a tu, czy jeszcze mogę gdzieś wsiąść? No tak, będzie Warszawa Zachód. No dobra, Warszawa Zachód się zatrzymuje, pociąg, wysiadam i znowu widzę te same dwa czerwone świadełka oddalające się w oddali, nie? Na chwilę nawet pojawili się konduktorzy, którzy jechali z portem na centralną, więc tam mnie podrzucili życzliwie za free, także nie miałem problemu z biletem. Kiedy potem miałem do następnego pociągu, tam godzinę, czy dwie, nie pamiętam teraz dokładnie, w każdym razie zacząłem się zastanawiać, co się wydarzyło. Przez yy, zarówno pierwsze doświadczenie, które pomodliłem się, i Pan Bóg zaczął bardzo wielkie rzeczy. Tak kolejne, jak przychodziłem, to za tak każdym razem na ten zadach jak mi pasowało. Brałem tyle, ile mi pasowało, a reszta to tak. jakoś się dostosuje. Samo się dostosuje i Pan Bóg się do mnie dostosuje. Yy, pomodliłem się w sposób taki, że jakbym go zaszantrzował. Albo zrobisz po mojemu, albo ja zrobię po swojemu, a ciebie może tam gdzieś przy okazji kiedyś znowu zaczepię. A że modliłem się warunkowo, w zasadzie jeśli. Zdążę na ten pociąg, to nie pojadę i nie zrobię takich czy innych złych rzeczy. To pokazał mi, z jak wielką łatwością bez myślenia przyczynowo-skutkowego, bo oczywiście wiecie, na ja czytałem się książek Potęga Podświadomości, Murphy'ego, jakichś innych filozofii. Bardzo lubiłem takie tematy egzystencjalne z jaką łatwością nieprzewidywalną dla mnie, więc nie mogłem wpłynąć na sposób myślenia tych wszystkich ludzi, zdarzeń, okoliczności, tak mi przychylnych, z jaką łatwością wsadził mnie do pociągu, który najpierw pokazał mi, jak nie mogłem na niego w żaden sposób zdarzyć, nie mogłem wpłynąć ani zatrzymać, ani z moich wysiłków i, i jakiejś mojej yy, przewidywalności zaranżować, a potem z jaką łatwością mnie z tego pociągu wysadził. Dlaczego? Dlatego, że chciałem być Bogiem, tak naprawdę. To ja chciałem być Bogiem w moim życiu, a jego traktować jako przy okazji jakiś dostosowarz łatwości do mojego życia. Jestem mu bardzo wdzięczny, bo choć natury mam trochę bardziej wyszlifowaną niż wtedy, to wciąż wymagam wychowania, a on jest doskonałym ojcem. I nie wiem, w jakiej sytuacji ty jesteś dzisiaj, ale warto zaufać komuś tak kochającego, który. Wszelkie okoliczności aranżuje tak, aby ciebie uratować przed sobą samym a uratować w miejsce, gdzie będziesz najbardziej szczęśliwy. Także ten pokój, który towarzyszy, kiedy bez względu na trudności, które przychodzisz, i okoliczności, ale wiesz, że z kimś, kto możesz ufać, jest fantastyczny, więc bliżej Boga być, jest wspaniale. Polecam. Cześć, witajcie. Mam na imię Grażyna. Zostałam zaproszona tutaj na ten webinar i szczerze mówiąc, długo się nie zastanawiałam, chociaż w pierwszej takiej mojej rozterce pomyślałam, ja mam mówić o tym, jakich cudów dokonuje w moim życiu Bóg, ale szybko stanowałam i pomyślałam jak najbardziej. Przecież czuję Boże prowadzenie i bez niego nie wyobrażam sobie swojego życia. W zasadzie, to jak słucham tutaj tych historii, które były opowiadane, to sobie myślę, że opowiedzieć jakiś fragment ze swojego życia, mówiący o tym, jak Bóg nas prowadzi, to tak jakby na podstawie jednego rozdziału, a może nawet zdania, ocenić całą książkę to jest niemożliwe. Ja patrzę na to, jak Bóg mnie prowadzi całościowo. Kiedy sobie przypominam swoje życie na początku mojej, mojej drogi, pamiętam jak tęskniłam za czymś i nie bardzo wiedziałam za czym. Dzisiaj wiem, że to była tęsknota za Bogiem. Nie potrafiłam wtedy tego określić. Byłam dzieckiem zagubionym i potrzebującym rozpaczliwie miłości, ponieważ nie miałam rodziców, którzy by mnie wychowywali i Czułam, że czegoś mi brakuje. Pamiętam, że jako dorastająca dziewczyna poleciłam swoje życie swojemu Bogu. Tak jak go rozumiałam, jeszcze wtedy nie byłam zaprzyjaźniona z Bogiem, ale rzeczywiście dzisiaj, kiedy spojrzę wstecz na swoje życie, to nie mam wątpliwości, że jest ono właśnie prowadzone przez mojego Boga. Jest wiele doświadczeń, które można by było opowiadać o tym, że i dowodzić, jak wielki jest Bóg. Nie wiem przez co przechodzicie. Ja miałam różne doświadczenia z Bogiem. Doznałam na przykład uzdrowienia, kiedy czekając na poród mojego czwartego dziecka, popadłam w depresję i nie byłam w stanie rozmawiać z nikim przez trzy dni jeść, nie byłam w stanie nawet spać. I był taki moment, że po trzech dniach, kiedy byłam już wyczerpana tym stanem oczekiwania, w rozpaczy zawołałam do Boga, Boże ratuj, bo ja bez Ciebie już sobie nie poradzę. I tej nocy, po tej modlitwie, zasnęłam. Jak się obudziłam, to wiedziałam, że ten stan minął, i to było tak niezwykłe doświadczenie, że aż poszłam do łazienki, żeby zobaczyć jak wyglądam, bo ja czułam, że zaszła we mnie ogromna zmiana. I wszystko tutaj później potoczyło się bardzo dobrze. I jestem Bogu wdzięczna, choć nie obyło się bez kłopotów. Właśnie to, co mówiła Jessica, chodzenie z Bogiem nie oznacza, że jesteś wolny od problemów, bo te problemy wciąż są. Ale przecież nie omijają nikogo z nas. Wiesz, każdy z nas, Boryka się z trudnościami, i teraz ja sobie nie umiem wyobrazić, jak to jest dźwigać te ciężary bez Boga, który jest i który daje zapewnienie, że nas będzie wspierał w każdej sytuacji. Doświadczyłam tego wiele razy. Było też takie doświadczenie, kiedy, mając małe dzieci, nie mieliśmy co jeść. Po prostu. Skończyły się środki, nie mieliśmy e, nic do jedzenia. I wtedy przychodzi ktoś, kto już dawno nas nie odwiedzał, i tak po prostu zostawia pieniądze, tak bardzo potrzebne. Inne doświadczenie związane jest z moją córeczką, która. Będąc gdzieś w sklepie, zupełnie nie spodziewając się tego, że jest otwarta klapa w podłodze, po prostu wpadła do środka, do piwnicy, która była w tym momencie otwarta. I mimo, że spadła na schody, nic jej się poważnego nie stało. Nikt nie mógł w to uwierzyć pogotowie, które przyjechało, i ci, którzy byli świadkami tego zdarzenia, nie mogli w to uwierzyć. Bardzo często, jak się mówi o takich doświadczeniach, to sceptycy mówią: to przypadek, to zbieg okoliczności. Ale jak chodzisz z Bogiem, to wiesz, że to nie jest przypadek że to jest niewidzialna dłoń, która Cię chroni. Ja tej niewidzialnej dłoni doświadczyłam wiele razy w swoim życiu. I takim chyba najbardziej. Dla mnie bliskim doświadczeniem z Panem Bogiem jest to, jak On przeprowadzał mnie i przeprowadza nadal przez bardzo trudny okres w moim życiu. Zawsze chciałam Bogu służyć i zawsze chciałam być blisko Niego, ale w pewnym momencie moje życie się zupełnie rozsypało na kawałki. I wydawało mi się, że już nie pozbieram się z tego. I wtedy Bóg dźwigał mnie za pomocą swojego słowa. W mojej Biblii jest mnóstwo pomników w postaci dat, czasem nawet konkretnych godzin, kiedy zrozpaczona, szukając ratunku i wsparcia, natrafiałam na dokładnie takie słowa, jakie były mi potrzebne. Nie ma w tym żadnej manipulacji. Tak było, ja tego doświadczyłam. Nie wiem, być może przeżywasz jakieś wyjątkowo trudne chwile. Ja jestem dowodem na to, że można z Bogiem je przejść zwycięsko. I mimo że jeszcze się nie skończyły, i mimo że naprawdę były wyjątkowo trudne, i bywają jeszcze nadal, to jestem osobą pogodną, pełną entuzjazmu, wspieram innych. Chcę pomagać innym i to samo już widzę jako cud. Moje życie to jest jeden wielki cud. Nie potrafię tego streścić w kilku minutach. Wiem jedno, że jak spojrzę za siebie wstecz, to widzę jak Bóg wszystko pięknie planował. I jak dbał o szczegóły wtedy, kiedy ja jeszcze nie miałam pojęcia, przed czym on chce mnie zabezpieczyć. Bo Bóg, tak jak jest powiedziane w Piśmie Świętym, zaopatruje. On naprawdę dba o nas i o każdą naszą sprawę, którą powierzamy, a czasem nawet o tą, którą nie powierzamy. Ważne, żeby się poddać Jemu, żeby mu zaufać, tak jak tutaj było powiedziane. W tym najczarniejszym momencie mojego życia, Pan Bóg dał mi taką poduszkę bezpieczeństwa w postaci zespołu, w którym śpiewam. Chóru I możemy służyć, bo jest to zespół, który działa charytatywnie. Jeździmy z koncertami, robimy to społecznie, po prostu z głębi serca, chcemy pomagać. To są miejsca, gdzie są naprawdę ludzie, którzy potrzebują wsparcia i dobrego słowa. Więzienia, domy dla osób starszych. I muszę Wam powiedzieć, że. Samo uczestniczenie w tych koncertach jest dla mnie też jest jednym wielkim cudem. I cieszę się, że Bóg daje mi możliwość świadczyć o sobie poprzez pieśni, które śpiewamy, i poprzez słowo, które możemy skierować do ludzi, którzy biorą udział w tych koncertach. Mówię o tym, ponieważ właśnie to jest dla mnie. Naprawdę wielkie zaskoczenie, że wtedy, kiedy było tak źle, Bóg daje tyle radości i wspiera, yy, i daje możliwość wspierania innych. Wydaje się to nie. bez nie... sensu, ale tak jest. Zachęcam Was, żebyście oparli się o Boga, żebyście. Dali mu możliwość działania w swoim życiu, bo to naprawdę działa. To, o czym mówimy, świadczy o tym, że coś musi w tym być. Cześć, jestem Łukasz i przyjechałem tutaj po, po to, aby Wam opowiedzieć o kilku ważnych doświadczeniach z mojego ży życia, żebyście się też dowiedzieli czegoś, co może być dla, dla Was jakąś lekcją, czymś, co może Wam pomóc. Wiecie, w życiu tak często jest, że ludzie patrzą na, na swój własny czas dosyć be, beztrosko i nie martwią się o to, co będzie jutro, co będzie e, potem w przyszłości. E, uważają, że życie jest czymś zupełnie oczywistym. I przyznam się przed Wami, że był taki czas, że i ja tak właśnie ży, żyłem. I myślałem, że, że w gruncie że, 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 że rzeczy tak naprawdę nic się nie zmieni, że będę mógł sobie spokojnie da, dalej żyć. Że jest fa fajne życie, wesołe, jest imprezowanie, jest wiele różnych ciekawych doświadczeń. Pa pamiętam jednak pewnej nocy wracałem z takiego właśnie spotkania. Je jechałem samochodem po takiej dosyć szerokiej dro drodze dwupasmowej. Droga z tramwajami, z pierwszeństwem prze przejazdu. Było już dosyć późno, więc już światła nie działało, i pamiętam. Zwykle tą drogą jechałem ja i wszyscy moi koledzy szybko, no bo to wydawało się oczywiste, że tą drogą się po prostu jedzie szybko. I stało się tak, że, że w pewnym momencie, kiedy jechałem i jakieś było 500 metrów może do skrzyżowania nagle usłyszałem bardzo wyraźny głos: zwolni, zwolni zwolnij. zwolnij, zwolnij. I pam, pam, pamiętam, pierwsza myśl to była taka: wiecie, to jest trochę absurdalne. No, po co mam zwalniać? Lepiej po prostu no, no, normalnie jechać, ale to było tak silne, że nie byłem w stanie tego w żaden spo, sposób po, powstrzymać. I zacząłem rzeczywiście zwalniać. Pusta dro, dro, droga, żadnego samochodu wokół mnie. Noc, jest skrzyżowanie, nic, nic nie, nie widać. Zwalniam, 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 chyba do 30 metrów na, na godzinę, i słuchajcie, dosłownie wtedy, wtedy wyjeżdża z prawej strony samochód, czerwony maluch, i dosłownie ja się za, zatrzymuję, a ta osoba przejeżdża tym samym samochodem 4 metry przede mną i nawet nie spojrzała przez moment w lewą stronę. I wtedy pomyślałem, coś jest rzeczywiście bardzo w tym dziwnego. Może to moje życie nie jest takie oczywiste, może może to rzeczywiście nie, nie jest tak, że jutro be, będę na pewno żył. Ale to nie wszystko. Pam, pam, pamiętam, minął może rok. Jechałem też sa, sa, samochodem, była inna sytuacja. Skręciłem w prawo, w prawo też podobną dro, dro, drogę yy, z dużego skrzyżowania, gdzie było bardzo du, dużo latarni i jasno. I była inna, trochę mniej, mniejsza, ale też droga dwupasmowa. I jadę tym samochodem i... Patrzę, a w pewnym momencie nagle latarnie, które działały wzdłuż tej całej drogi, po prostu nie paliły się. I było widać, że jest taka jakby ściana ciemności. Jest jasno i ciemność. I jak Patrzyłem to, widziałem, że, że tam jest bardzo ciemno, ale znam, znam tą drogę. Pomyślałem sobie, nic się złe, złego nie może stać. Jechałem dalej samochodem po lewym pa pasie i pamiętam znowu, wtedy usłyszałem ten sam głos. Zjedź na prawy pas. Zjedź na prawy pas. I to było tak silne, że, że nie byłem w stanie właściwie nic z tym z zrobić. I zjechałem na pra prawy pas i dosłownie w tej chwili, kiedy, kiedy to się stało, coś mi mignęło. Ko koło lewego oka. Za zatrzymałem się i spojrzałem w lusterko, bo wokół mnie było całkowicie ciem ciemno, a tam na by było w tle widać te bardzo jasne latarnie. I zobaczyłem, że jedzie sa sa samochód bez świateł. I wy wy wyobraźcie sobie, że ten samochód jechał po lewym pa pa pasie pod, pod prąd, bez świateł, w całkowitej ciemności. Nie było ża żadnych szans żebym prze, prze, przeżył takie zdarzenie, gdyby ono rzeczywiście się stało. Zdałem sobie wtedy sprawę z tego, że coś się dzieje, z czego sobie chyba, czego chyba nie, 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 nie rozumiem. Nie, nie tylko to, że moje życie wcale nie jest aż takie pewne, jak myślałem, ale jest, jest coś więcej. To oczy się jakiś bój, a celem tego boju jest to, albo żeby, żeby mnie uratować, Albo żeby mnie pozbawić życia. To było tak mocne doświadczenie, że pomyślałem sobie, że musi być w tym coś, coś więcej niż tylko przypadek. To jest naprawdę nie, niemożliwe. I e, przez moment miałem taką też pokusę, żeby myśleć sobie, może to jakieś, jakieś siły zaczęły o mnie się troszczyć, bo to był czas, kiedy też trochę się interesowałem takimi rzeczami jak ezoteryka, jak parapsychologia. Y, czy, czy, czytałem różne ksi książ książki, nawet sam pa patrzyłem, jak te rze rzeczy się y, w życiu sprawdzają. Pomyślałem sobie, może będę mógł z tego sko skorzystać. I pomyślałem so sobie, no, ktoś mnie chciał uratować. Pytanie tylko kto. Y, y, ale wciąż miałem gł 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 głęboką myśl, gdzieś w głow głow głowie, że, że, że ktoś, kto mnie chciał uratować, to, to, to nie jest ten mi nieznany Bóg. Y, czy też ten Bóg, który, który, który mi się wydawał taki, tak, zły, tylko to jest jakiś dobry, do, dobry Bóg, a te siły, które może miałem mia, 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 nie rozdawać, są tak naprawdę na, na, na kimś, komu jest to, wtedy mi się wydawało obojętne. Potem, po kilku lat, lat, latach, dowiedziałem się, że im wcale, wcale to nie jest obojętne. Były to siły, którym z jakiegoś po, po, powodu zależało na, na tym, żeby mnie po prostu pozbawić ży, ży, ży życia. Stało się jednak tak, że że po tym doświadczeniu do, do, stwierdziłem, że powinienem jednak szukać, szukać. I zacząłem szukać e, odpowiedzi na, na to, kto mnie uratował, a kto chciał, chciał mnie te, wtedy pozbawić ży, życia. I pamiętam, że szukałem właściwie w, ba, w bardzo różnych mie miejscach, miejscach duchowych. Chciałem do, dowiedzieć się, kim jest ta istota, kim jest ten, kto, kto chciał mnie uratować, komu za, zależy na, na tym, żebym żył, e, a może jest, e, a może. E, komu zależy za, za, na, na tym, żeby mnie uratować przed, przed kimś, kto, e, kto chce mo, z głowy. Byłem w bardzo ru, różnych mie, mie, miejscach, w różnych kościołach, byłem w, w różnych zwią, związkach wydzeniowych. Właściwie wie, wielu, e, wielu ludzi po, poznałem, ale pamiętam, że cały czas miałem po, poczucie, że to jeszcze nie jest to, to jeszcze nie, nie jest to. I też przyznam się że zupełnie uczciwie, że nie do końca chciałem się Poddać te, temu, co słyszałem, bo gdziekolwiek bym się nie, nie udał, tam zawsze mi ktoś miał do, do powiedzenia jedno proste zdanie: Słuchaj, my mamy wszy, wszystkie odpowiedzi. My wiemy najlepiej, co, kto, kto ci pomaga. My wiemy, kim jest Bóg. Musisz z nami zo, zostać. A ja stwierdziłem, że ja tak nie chcę, bo, bo to jest mało wiarygodne. Muszę się po prostu do, dowiedzieć, Kim jest Bóg naprawdę? Na, na kim jest ten kto, kto jest ten, kto chciał mnie uratować? I pam, pa, pamiętam, że pewnego dnia podjąłem taką decyzję, że po prostu be, będę modlić się tak, jak potrafię, czy też y, no, tak, jak mi się wydawało, że jest to właściwe. Tak naprawdę się wtedy jeszcze nie, nie miałem modlić. I będę się po prostu pytać pa, Pana Boga, jeżeli, jeżeli je, jesteś, jeżeli rzeczywiście chcesz jego dobra, to daj mi zrozumieć, kim, kim jesteś, Daj mi siebie poznać, daj, daj, daj mi zobaczyć, dlaczego ci zależy na mnie, czemu chcesz, chcesz mnie uratować. I pam, pamiętam, że nawet swego cza, cza, czasu do, dołożyłem do tego taki ma, mały post, bardzo pro, prosty, i raz w tygodniu miałem taki czas, kiedy, kiedy miałem dzień właśnie na to przeznaczony. I wyobraźcie so, sobie, że. że za każdym ra, ra, razem, kiedy miałem tak, tak, taki dzień, coś się działo w konsekwencji. Albo miałem jakiś sen, którego po, po, potem nie pamiętałem, ale jak budziłem się ra, ra, rano, to wiedziałem, że coś mi się przyśniło, coś ba, bardzo ważnego, natomiast nie pamiętałem treści. No, mijał dzień, yy, i pod koniec gdzieś tego dnia, nagle yy, tak jakby ktoś mnie oświecił i mi się to wszystko przypominało. I tak jakby mi ktoś pokazywał, Bóg jest taki. I po roku. E, takich właśnie doświadczeń, kiedy, kiedy starałem się znaleźć odpowiedź, pytając się samego Pana Boga. Jeżeli jesteś, to mi pokaż, kim jesteś, i po, powiedz mi, w co mam wierzyć, co mam ro, ro, robić. Po roku cza, czasu, rzeczywiście zacząłem się czuć jak człowiek, który wie, który wie, który zna to, który, który rozumie. I to doświadczenie, które, które prze, prze, przeżyłem. Te dwie sytuacje, nie jedyne, bo było ich w moim życiu znacznie więcej, które sprawiły, że zacząłem sobie zadawać pytania: Kim jest ten Bóg? Jeżeli on jest, czemu mu na, na mnie zależy? To doświadczenie sprawiło, że, że wreszcie odnalazłem odpowiedź na to nurtujące mnie pytanie. Dzisiaj wiem, komu na, na, na mnie zależy, i wiem, kim jest Bóg. Wiem też, kim są, kim są te siły, którym kiedyś ufałem i wydawałem się, że. Że one chcą mojego do, dobra, a jest zupełnie inaczej. Niestety, ale jestem wdzię wdzięczny Bogu za to, że mnie uratował. Że dwa, dwa razy, yy, mimo tego, że, że nie byłem człowiekiem do, dobrym, ani nie byłem człowiekiem, który by na to zasługiwał, dwa razy mnie uratował, bo wiedział, że kiedyś przy, 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 w przeszłości będę mógł coś dla, dla niego zrobić. Jestem mu za to bardzo wdzięczny i zachęcam was do, do tego, żebyście też szukali yy, właśnie takiego Boga. I nie bójcie się pytać wprost. Jeżeli jesteś pan pa, Panie Boże, to powiedz mi, kim jesteś, jaki jesteś. Pokaż nam, e, e, daj, daj nam siebie zrozumieć. A Bóg na pewno na taką pro, pro, prośbę odpowie. Pozdrawiam. Jako ewangelista, jako misjonarz, który pracuje na tym terenie, mówię tutaj oczywiście o Polsce, nie jestem misjonarzem, który jeździ gdzieś poza granicę. E, doświadczyłem wielu różnych chwil, w których widziałem, jak Bóg oddziaływuje na ludzi. Widziałem, jak Bóg porusza serca ludzi, jak ich zmienia, jak powoduje, że ich życie staje się lepsze. Jako ewangelista mam zawsze pewien dylemat, e, kiedy mam możliwość opowiadania. Chętnie opowiadam o swoim życiu, ale też opowiadam o życiu innych ludzi. Chciałbym może rozpocząć od tego, kiedy po raz pierwszy poznałem Ewangelię, kiedy po raz pierwszy poznałem Boga. Myślę, że takim momentem przełomowym był czas, kiedy miałem 15 lat. Kiedy miałem 15 lat, mocno interesowałem się kosmosem, przestrzenią kosmiczną, interesowała mnie wielkość kosmosu. Interesowało mnie to, czy na innych planetach żyją jakieś istoty podobne do nas. Fascynował mnie kosmos. Z biegiem czasu doszedł też temat przyszłości. Interesowałem się, czy jest ktoś, kto zna, rozumie przyszłość czy jest ktoś, kto jest w stanie dokładnie przepowiedzieć przyszłość, tak aby ta przyszłość spełniała się na naszych oczach. Był taki moment, kiedy zaczynałem pytać wśród swoich rówieśników, kolegów, czy coś wiedzą na ten temat. I stało się tak, że pewien mój kolega, przyjaciel, jeszcze z podstawówki, bo to była jeszcze szkoła podstawowa, ósma klasa, mówi do mnie: Wiesz co, yy, słyszałem o pewnej księdze, w której jest zapisana przyszłość i ona się spełnia. Pytam się jego: Jaka jest to księga? Odpowiedział, jest to Biblia, a konkretnie ujmując, jest to Księga Apokalipsy. Bardzo mnie ten temat zainteresował, ponieważ mimo, że nie zostałem wychowany bezpośrednio przez rodziców, mieszkałem poza domem do czwartej klasy podstawówki. Dopiero później e, moi rodzice zabrali mnie do siebie. Byłem, wychowywałem się u obcej osoby, ale ta osoba wychowała mnie w wierze. Wierze w Boga. Chodziłem do kościoła. Miałem nawet pewne doświadczenia z Bogiem. Widziałem, że Bóg odpowiada na modlitwy. Ale kiedy zacząłem interesować się przyszłością, nie wiedziałem, że jest taka księga jak Biblia, w której są zapisane historie, które nie tylko dotyczą przeszłości, ale są też w niej proroctwa, które dotyczą tego, co wydarzy się później. Kiedy mój przyjaciel przyniósł mi Biblię. I postanowiłem ją przeczytać. To była końcówka, jak wspomniałem, ósmej klasy szkoły podstawowej. Nie rozpocząłem od czytania Ewangelii Jana ani Ewangelii Mateusza. Nie czytałem też początków historii świata, jak świat został stworzony przez Boga. Zacząłem czytać Apokalipsę. Nigdy wcześniej nie miałem Biblii w rękach. Jeżeli ktoś zapoznał się z lekturą Pisma Świętego i rozpoczął czytanie od Apokalipsy, to może zrozumieć, jakie doświadczenie będzie mu towarzyszyło. Oczywiście, moim doświadczeniem było to, że księgi tej nie zrozumiałem, była dla mnie zawiła, wyglądała jak jakieś opowiadanie science fiction. Kiedy postanowiłem, że nie będę już więcej czytał Biblii, zadzwoniłem do mojego kolegi i mówię: Słuchaj, chciałbym oddać ci tą Biblię, ponieważ ja w tej Biblii nic, Wielkiego nie znalazłem. Zwróciłem mu tą księgę i od tej pory rozpoczęło się coś wyjątkowego. To znaczy, zacząłem napotykać różnych ludzi, którzy czytali właśnie Pismo Święte. Zacząłem napotykać ludzi, którzy opowiadali mi o Biblii. Oczywiście z różnym skutkiem. Nie każdy może potrafił przekazać mi treści Biblii, bo były sytuacje, w których no, nie chciałem nawet słuchać ale coś niezwykłego się zaczęło dziać od tej pory. Kiedy spotkałem pewnych ludzi, którzy zaczęli mnie zaznajamiać z Pismem Świętym, odczułem pewien szczególny wpływ. Ale nie był to jedynie mój indywidualny, indywidualne odczucie. Moi koledzy, którzy znali mnie z dzielnicy, zaczęli mówić do mnie, Norbert, ale ty się stałeś innym człowiekiem. Ty inaczej się zachowujesz, ty inaczej mówisz. A Miałem dopiero 15 lat. I kiedy te treści trafiły do mojego serca, zacząłem się dzielić tym słowem, które już poznałem i zrozumiałem zacząłem się dzielić na mojej dzielnicy. Chcę powiedzieć, że na tej dzielnicy y, mieszkali ludzie, y, którzy no, nie byli zawsze przyjaźni dla innych ludzi. To była bardzo trudna dzielnica i bardzo niebezpieczna. Y, do tego stopnia, że nawet wtedy jeszcze nazywało się to milicja, niechętnie przejeżdżała przez te ulice. Mieszkali tam różni ludzie, no i niestety często związani z światem przestępczym. Jeżeli ktoś nie był z tej dzielnicy, a chciał przejść przez te ulice, a był to wieczór, no to mógł przy, przejść, ale pobity i mógł być już bez, bez portfela i innych rzeczy. No nie były, nie były to ciekawe klimaty. Ale ja znałem wiele tych osób, z nimi grałem na, boisko, na boisku w piłkę i postanowiłem się dzielić. Pamiętam, jak jeden z moich kolegów powiedział do mnie tak, wiesz co, uwierzyć w takie rzeczy i przyjąć to, to wykopać sobie łopatą dół i przyklepać się z góry. Co ty do nas w ogóle mówisz? Ale nie upłynęło zbyt wiele czasu, kiedy właśnie ten człowiek był pierwszą osobą, która tak naprawdę zainteresowała się Bogiem. Później poszło to falowo. Coraz więcej osób interesowało się Bogiem. Na tej dzielnicy mieszkał pewien duchowny, który znał tych ludzi i wiedział, jacy są to ludzie. Ale wierzę, że Bóg sprawił, że ci ludzie zaczęli potem przychodzić właśnie do tego duchownego i chcieli coś więcej dowiedzieć się ze Słowa Bożego. Niesamowitym było to, że jeden z przywódców tego gangu. Kiedy przyszedł do tego duchownego, w pewnym momencie powiedział tak: Pastorze, chciałbym odmienić swoje życie, chciałbym moje życie się zmieniło. Wraz z nim y, wiele innych osób z tej dzielnicy zaczęło przychodzić i uczestniczyć w spotkaniach biblijnych. Przychodzili na spotkania i słuchali ze Słowa Bożego, i Duch Boży poruszał serca tych ludzi. Ci ludzie wydawali się kompletnie nie do zresocjalizowania, ale kiedy Pan Bóg dotknął się tych ludzi, działy się wielkie rzeczy. W tym czasie postanowiłem podzielić się z tą dobrą nowiną, z moją ciocią, tak ją nazywałem, u której się wychowywałem, którą przeczytałem bezpośrednio z Pisma Świętego. Otwierałem przed nią Pismo Święte, sięgałem do pewnych cytatów, yy, no niestety ciocia nie za bardzo była zainteresowana Pismem Świętym, ale powiedziała, że mogę przyjść ją odwiedzić po pewnym czasie. Poszedłem ją odwiedzić po pewnym czasie, niestety już wtedy nie była sama. Wzięła sobie osobę, towarzyszkę, przyjaciółkę. No i oczywiście ich wpływ był taki, porzuć Pismo Święte, nie czytaj Biblii. Ona ci tylko na, namieszała w głowie. Tak w ogóle to chyba nie jest dobrze z tobą. Niestety rodzina podobnie reagowała, ale powiem tak, że był taki moment, kiedy zachwiałem się i zastanawiałem się, czy ja dobrze robię. Czy dobrze robię, wiążąc teraz swoje życie z Pismem Świętym. Wielu moich kolegów przecież nie chciało o tym słuchać. Mieli inne plany na życie. Otwierałem im też Pisma Świętego, jednak no nie każdy chciał słuchać. Kiedy Wróciłem do domu i stwierdziłem, że chyba jednak zrezygnuję z tej drogi. Doświadczyłem czegoś niezwykłego. Doświadczyłem działania pewnych mocy w swoim życiu. Nie będę może teraz opowiadał o szczegółach, ale doświadczyłem czegoś na tyle niezwykłego, że nie byłem w stanie z tym walczyć fizycznie. Doświadczyłem tego fizycznie, kiedy nie mogłem mówić, nie mogłem się poruszać w nocy, kiedy. Nie spałem, a jednak pewne wydarzenia były poza moją kontrolą. I wtedy zacząłem się modlić, i wtedy zacząłem wołać do Boga, i powiedziałem: Panie, jeśli mnie uratujesz, wrócę do Twojego Słowa i będę chciał Ci służyć. I powiem Wam, że kiedy tak w duchu się pomodliłem, to właśnie to nastało. E, oczywiście chciałbym powiedzieć, że już od tego czasu nic się nie zmieniło. I że no właśnie moje życie to jest od tego 15 roku życia nieustannym doświadczeniem z Pismem Świętym. Ale tak się nie stało. Niestety yy, upłynęło jeszcze 10 lat, zanim tak naprawdę poważnie potraktowałem, potraktowałem Słowo Boże. Kiedy po 10 latach różnych doświadczeń spędziłem tam w tym czasie 4 lata w Niemczech, kiedy wyjechałem do Niemiec. Kiedy żyłem życiem syna marnotrawnego, bo tak to pismo przedstawia, zapragnąłem Boga, zatęskniłem za Bogiem, jednak powiedziałem: Boże, nie jestem w stanie sam dźwignąć się z tego miejsca, w którym się znalazłem. Potrzebuję kogoś bliskiego, potrzebuję kogoś, kto podobnie jak ja pozna Ciebie i doświadczy realnie Twojej obecności, kto uwierzy w Ciebie i tak samo razem ze mną zacznie. Czytać słowa Bożego. Pamiętam, jak modliłem się w pewnej knajpie o taką osobę w Niemczech i upłynęło kilka dni i poznałem moją żonę, która jest dzisiaj tutaj ze mną i która razem idzie ze mną przez życie z Bogiem. Jestem Mu naprawdę za to wdzięczny i wierzę, że Bóg może w podobny sposób pokierować naszym życiem. Wierzę, że Bóg działa i tak jak to w księdze Jeremiasza było powiedziane, że chociaż człowiek planuje Wiele rzeczy w swoim życiu, jednak Pan kieruje go krokami, ale jest jeden warunek. Musimy mu oddać swoje życie i zaufać, że to, co on dla nas uczyni, będzie tą najlepszą drogą, a on nas zapewnia, że właśnie tak będzie. Tego życzę Tobie z całego serca, bo sam tego doświadczyłem. Dziękuję bardzo. Nasz webinar dobiega końca. Ja swoją żonę poznałem akurat na pielgrzymce do Częstochowy. I to w różnych okolicznościach Bóg stawia nam wspaniałych ludzi, ale właśnie to, że razem myśleliśmy o Bogu, że Razem modliliśmy się. To sprawiło też, że nasz związek przetrwał tyle lat. Ja jestem w małżeństwie ponad 20 lat. Dzisiaj, żeby związek przetrwał tyle lat w takich warunkach, w jakich żyjemy, nie jest to proste, gdzie wokół widać, że ludzie rozwodzą się. To jest też kolejny cud w moim życiu, gdzie bardzo często oddawałem te wszystkie myśli Bogu i mówiłem, Panie Boże, dopomóż nam. Jeżeli chcesz modlić się za swoją rodzinę, jeżeli chcesz modlić się za siebie, jeżeli chcesz doświadczyć Jezusa w swoim życiu, myślę, że to czas, abyś dzisiaj połączył się z Nim w wieczornej modlitwie i zaprosił Go do swojego życia. Jezus powiedział, że kto wyzna Jego imię w sercu i uwierzy całym sercem, będzie zbawiony. Zachęcam Cię, bo to jest niesamowita obietnica. To jest Nadzieja dla nas i to, że kiedyś będziemy mogli tam z Nim być, ale to, że tutaj jesteśmy, a jesteśmy cały czas z Nim w kontakcie, pokazuje, że również możemy doświadczać Jego łaskawości, wsparcia i takich dobrych, pozytywnych doświadczeń, które na nas w życiu czekają. Byli tutaj moi przyjaciele. Być może z kimś chciałbyś porozmawiać, być może do kogoś napisać. Jesteśmy do Twojej dyspozycji. Mamy maila dostępnego: webinar, małpa bliżej boga, Jeszcze raz powtórzę: webinar, małpa. Bliżej boga.pl, napisz do mnie, ja przekażę kontakt, będziesz mógł z każdym porozmawiać. Zachęcam do oglądania poprzednich naszych doświadczeń. Tam też również rozmawialiśmy o cudach w naszym życiu. Zapraszam do subskrybowania kanału na YouTubie, a także profilu na Facebooku. Napisz do nas, sędzią nawiążemy kontakt, dialog, porozmawiamy. Ponadto. Tak, jak wspominałem, Marzenie ma moc. Www. Marzenie ma moc. Dzisiaj to prezent taki od nas, gdzie może z tej strony ściągnąć audiobooka i podbudować się, wesprzeć, posłuchać o innych moich doświadczeniach, które opisałem właśnie w książce pod tytułem Bliżej Boga Być. Jeszcze dodatkowo w październiku organizujemy wyjazd do Izraela. Myślę, że to będzie taki wyjazd w okolicach 30 osób. Mamy już 15 chętnych, jeżeli chciałbyś do nas dołączyć. Zwiedzać tamten kraj, pobyć, porozmawiać, no i też również modlić się wspólnie. Napisz, przedstawimy ci warunki. Webinar małpa bliżej Boga być. Zachęcam do wspólnego wyjazdu. No i pamiętaj też o wspieraniu naszych inicjatyw. Fundacja Lepszego APL. tam jest projekt trzeci. To jest ten projekt, który wspiera nas w zakresie organizacji, a jest co wspierać, bo cała masa ludzi przy tym pracuje i, i ciężki, i lekki sprzęt, który, który sprawia, że dzisiaj docieramy do ciebie, do twojego domu i. I możemy być razem. Dziękuję serdecznie za ten czas. Za chwileczkę poproszę jeszcze Grażynkę, żeby nam coś zaśpiewała. Ja tylko powiem, że w jednym czasie na kanale YouTube i Facebooku oglądało nas około 210 osób, a przewinęło się ponad 300, więc to jest niesamowite doświadczenie. Cieszymy się, że jesteś, bo to, że jesteś, no to my czujemy się potrzebni i dzięki temu zapraszam na kolejne takie webinary, które będziemy organizować. No i cóż, bądź z nami, wspieraj nas, my będziemy wspierać Ciebie też w Myślach w Modlitwie Grażynka. Dziękuję również za Twoje doświadczenie. Dziękuję wszystkim, którzy tutaj chcieli podzielić się tymi swoimi doświadczeniami. No i prosimy Cię o. Utwór, który zakończy dzisiejsze spotkanie, będzie to taka wspólna nasza modlitwa. Do zobaczenia, do usłyszenia z Panem Bogiem. control